Partnerem dzisiejszego odcinka jest Sony Pictures, wyłączny dystrybutor filmu Missing, na który zapraszam Was już teraz do kin. To thriller o nagłym zaginięciu matki głównej bohaterki. Jak odnaleźć bliskich, którzy nagle znikają bez słowa? Czy to wypadek, porwanie, a może kryje się za tym jeszcze inna historia? Missing świetnie oddaje uczucia towarzyszące poszkodowanej rodzinie, ale też pokazuje, jak social media mogą pomóc, a może też zaszkodzić sprawie. Zapraszam do kin już od 31 marca. Jeżeli podcast Piąte Nie Zabijaj powstał dla jakiegoś odcinka, to z pewnością był to odcinek drugi. Ten o Iwonie Wieczorek. Kiedy nagrywałam go w 2019 roku, myślę, że miałam nadzieję, że kiedy pomyślę o niej w 2023, to będziemy już wiedzieć, co stało się z 19-latką. Ale przyszedł 2023 rok i nadal nie znamy odpowiedzi na najbardziej kluczowe pytanie. Co się stało z Iwoną? Gdzie jest ona, a właściwie to, gdzie jest jej ciało? Bo to, że Iwona nie żyje, jest raczej pewne. Dlaczego więc dzisiejszy odcinek? Głównie dlatego, że to pod koniec ubiegłego roku, ale też na początku tego pojawiło się kilka informacji, które zostały tej sprawie gdzieś tam przypisane. No, nie ma co ukrywać. Grudzień i styczeń, te miesiące, które mamy tuż za sobą, były dla tej sprawy, chciałabym powiedzieć, przełomowe. Ale dzięki pewnym wydarzeniom, dzięki pewnym sytuacjom, sprawa Iwony znowu wróciła na języki wszystkich. Jednak czy mamy do czynienia z przełomami? Czy wydarzyło się coś faktycznie, co ruszyło śledztwo do przodu? Tego dowiecie się z dzisiejszego odcinka. Chociaż jeżeli spodziewacie się, że w tym odcinku odpowiem na to pytanie, co stało się z Iwoną, to od razu mówię, że taka odpowiedź tutaj nie padnie, ponieważ nie jestem ani jasnowidzką, ani nie jestem śledczą, która to śledztwo prowadzi. Nawet gdybym była, to nie mogłabym oczywiście na takie pytanie odpowiedzieć. Nikt, myślę, że poza sprawcą lub sprawcami, odpowiedzi na to pytanie nie zna. Ale zapraszam Was na odcinek, w którym podsumuję to, co wiemy, to, co się wydarzyło. Spróbujemy wspólnie odsiać ziarno od plew. Od czego jednak zacząć? Myślę, że najlepiej będzie zacząć chyba trochę od końca, mianowicie od Zatoki Sztuki, bo to właśnie wokół niej najgłośniej w kontekście Iwony Wieczorek było ostatnio. Zatoka Sztuki to miejsce, które w Sopocie owiane było, myślę, że też w Polsce, owiane było trochę złą sławą. To miejsce, w którym funkcjonował klub, kawiarnia, miejsce, w którym odbywały się różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Zresztą były właśnie wokół kultury te wydarzenia organizowane w Zatoce Sztuki, ale niestety z czasem okazało się, że klientela Zatoki Sztuki przychodzi tam trochę w innym celu. Głównie na dobre,
i dość drogie, ekskluzywne imprezy. Zatoka Sztuki zresztą miała taki marketing, sam Sopot zresztą jest jednym, jak się okazuje, z trzech takich prawdziwych kurortów w Polsce, takich miejsc, które były budowane i projektowane od samego początku właśnie pod to, żeby rolę kurortu pełnić. I takie kryteria kurortów, takich klasycznych, spełniają Zakopane, Krynica Morska oraz właśnie Sopot. I jeżeli się przyjrzymy Sopotowi i Zakopanemu i Krynicy Morskiej, to faktycznie są tam, to są generalnie miasta, ale z drugiej strony są to miejscowości stricte turystyczne. Są tam blokowiska, ale znajdziemy też szereg hoteli, sanatoriów, uzdrowisk, czegoś, co byśmy dzisiaj nazwali mianem spa. Są tam uzdrowiska, ale są też główne deptaki, są przepiękne atrakcje turystyczne. To są miejsca, w których kiedyś, pewnie dawno temu, kiedy jeszcze system klasowy funkcjonował w najlepsze, nie mówię, że dzisiaj nie funkcjonuje, ale oficjalnie systemu klasowego nie ma. Wtedy jeszcze była przecież klasa służby, była klasa inteligencji, klasa robotnicza. Ale mówimy o czasach jeszcze przedwojennych, to bogaci ludzie przyjeżdżali sobie właśnie do kurortów, mieli tam swoje posiadłości, mieszkali w tych posiadłościach i spędzali w kurortach sporą część roku. To były takie ich miejsca, w których po prostu prowadzili część swojego życia, wiedli część tego życia. Sopot więc od zawsze był miejscowością raczej niebudżetową. Jeżeli mówimy tutaj o budżecie, to mówimy raczej o wysokim. W Sopocie do dzisiaj jest drogo, jest to jedno z najdroższych miejsc w Polsce, jeżeli chodzi o wybranie się na wakacje, szczególnie nad Polskie Morze. Więc Sopot od zawsze był takim miejscem, powiedzmy, ekskluzywnym, a Zatoka Sztuki stała się miejscem, które w dodatku w tym ekskluzywnym miejscu i drogim skupiała celebrytów, znanych ludzi i zamożnych ludzi. W 2021 roku miała miejsce premiera filmu Sylwestra Latkowskiego pod tytułem Nic się nie stało. To był film dokumentalny opowiadający o procederze handlu ludźmi, handlu kobietami, wykorzystywaniu kobiet, prostytucji i dzikich imprez z udziałem znanych i bogatych osób z pierwszych stron gazet, które w Zatoce Sztuki bywały, bawiły się, a które miały wiedzieć, że w Zatoce Sztuki dochodziło do licznych przestępstw seksualnych i przypisano zresztą konkretnym celebrytom no takie miano, czy takie właściwie słowa i porównania jak właśnie pedofil, predator seksualny, gwałciciel i tak dalej. Ja ten dokument widziałam i od razu powiem tak. Ten dokument miał pełnić rolę czegoś w rodzaju odpowiedzi na dokumenty braci Sekielskich, które opisywały właśnie tego typu afery w Kościele katolickim. Sylwester Latkowski wiele, wiele lat związany był z różnego rodzaju mediami, wcześniej z redakcją Wprost. Jest to bardzo kontrowersyjna postać. Ja Sylwestra Latkowskiego za pewne rzeczy szanuję, ale do bardzo wielu mam bardzo wiele zastrzeżeń, między innymi choćby do tego, że Sylwester Latkowski wywodzi się ze środowiska przestępczego sam i ma na swoim koncie wyroki, odbywał zresztą dość porządną karę więzienia. No i on zrealizował właśnie taki film dokumentalny, który moim zdaniem był zbyt szybko, czy podejrzewam, że na tym najbardziej ucierpiał, ponieważ był zbyt szybko wypuszczony do mediów. Wiązało się to głównie z tym, że bracia Sekielscy wypuścili drugi film, swój dokumentalny, a wciąż, powiedzmy, no nie lubię tej polaryzacji, ale opowiadam o tym, jak było. Ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że w przypadku walki z przestępczością, szczególnie seksualną i zorganizowaną,
szkoda się polaryzować, to znaczy ona szkodzi zarówno tym z jednej strony barykady, jak i drugim. Natomiast no, sprawa została użyta w kontekście głównie niestety tego, żeby opowiedzieć o historii i o Zatoce Sztuki tak, żeby wymierzyć jak najbardziej w celebrytów związanych z TVN-em. Przynajmniej ja to tak postrzegam, że to trochę miało na celu, no bo to właśnie z TVN-u wywodzą się chociażby bracia Sekielscy i żeby trochę uderzyć. Akurat w Sekielskich nikt tam nie uderzał bezpośrednio, natomiast no, oberwało się takim gwiazdom jak choćby Kuba Wojewódzki, czy wyciągnięto na przykład Natalii Siwiec, to, że bywała w Zatoce Sztuki. Natomiast jeżeli chodzi o takich stricte celebrytów, którzy z tą Zatoką Sztuki naprawdę byli związani, to możemy tutaj mówić o nikim innym jak o Blance Lipińskiej, która to w Zatoce Sztuki przez wiele, wiele lat była zatrudniona. I to jako ktoś w rodzaju menadżerki i osoby odpowiedzialnej trochę za PR Zatoki Sztuki właśnie w tych, powiedzmy, najgorszych czasach. Ale żeby opowiedzieć, czym jest Zatoka Sztuki, czym była Zatoka Sztuki, bo dzisiaj już funkcjonuje pod nazwą Nowa Zatoka, a kilka dosłownie tygodni temu prezydent Sopotu Jacek Karnowski wypowiedział najem tego lokalu i dzięki temu to miejsce wróciło znowu w ręce władz Sopotu i będzie tam stworzona jakaś instytucja kulturalna, tak żeby, myślę, pożegnać się z tą złą sławą miejsca, które miało być związane ze sztuką, z jakimś życiem kulturalnym, które generalnie zostało sprowadzone do parteru, a też, no tak jak mówię, owiane złą sławą, zresztą nie bez przyczyny. Zatoka Sztuki to budynek, taki dość niepozorny, zdawałoby się, położony przy plaży, na lewo od molo Sopockiego, patrząc oczywiście w kierunku molo. W tym miejscu były otwarte takie atrakcje turystyczne jak hotel, który już dzisiaj nie działa. Nie był to hotel jakiegoś wysokiego, o wysokim standardzie, ale na pewno można tam było w wygodny i przyjemny sposób spędzić czas, dlatego że jest to jeden z niewielu hoteli, który ma wyjście na plażę. W związku z tym, nocując w tym hotelu, który ma zresztą okna od podłogi do sufitu, no po prostu patrzymy na plażę i na morze. To jest na pewno bardzo, bardzo piękna rzecz. Zresztą jeżeli oglądamy zdjęcia z tego hotelu w Zatoce Sztuki, to na pewno jednym z takich głównych zdjęć z tego hotelu to takie zdjęcie z taką wanną wolno stojącą właśnie przy oknie wychodzącym na plażę. W Zatoce Sztuki mówię Zatoka Sztuki na to miejsce, bo dzisiaj to się nazywa Nowa Zatoka i tak już, i tak jest nieczynna, ale co w tym budynku się znajdowało? Znajdowała się zwykła restauracja, do której można było sobie wejść z ulicy, kawiarnia, w której można było wypić kawę, usiąść sobie przy stolikach właśnie na plaży, zaczerpnąć trochę świeżego powietrza podczas spaceru na plaży, popatrzeć na słońce, popatrzeć na molo, no generalnie po prostu pobyć sobie nad morzem, ale właśnie w jakimś lokalu. Był, tak jak powiedziałam, hotel, ale to, co najważniejsze i to, co tutaj Zatokę Sztuki łączy z tym, co najgorsze, to klub The Roof, który znajdował się oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, na dachu Zatoki Sztuki i to właśnie o tym klubie właściwie w kontekście Zatoki Sztuki mówimy. Właściciel tego klubu nazywał się Marcin T. I to on był właścicielem całego tego przybytku. Był to biznesmen, który z Zatoką Sztuki właśnie miał takie, a nie inne związki. Był to człowiek znany w Sopocie, ale też nie tylko w Sopocie. Dość zamożny człowiek, wpływowy człowiek. I to on właśnie ten klub prowadził. Oprócz klubu Derów w Zatoce Sztuki, Marcin T. był właścicielem
takiego miejsca jeszcze jak Makahiki oraz Dream Club. Dream Club to dyskoteka, która mieściła się w Krzywym Domku przy Monciaku. To chyba taki najbardziej charakterystyczny budynek w Sopocie. Znaczy, no myślę, że w Sopocie najbardziej charakterystyczny to jest Molo i Grand Hotel, ale na Monciaku myślę, że najwięcej zdjęć ludzie jednak robią sobie przy Krzywym Domku. Nie bez powodu też o Marcinie T. mówiono jak o królu dyskotek. I to właściwie tyle, co musimy o tym człowieku na ten moment wiedzieć. Jednym z najbliższych współpracowników Marcina T. był Krystek, czyli Krystian W., który początkowo pełnił rolę kierowcy Marcina T. I w taki sposób mężczyźni się, nie wiem czy poznali, ale w taki sposób rozpoczęli swoją współpracę. Jednak jak ta współpraca się głównie układała? Krystek dzięki temu, że miał dostęp zarówno do pieniędzy, jak i do samochodów swojego pracodawcy, często z tych samochodów korzystał. Sam Krystek, który dzisiaj jest mężczyzną pod 50, znaczy po połowie 40, nie ma 46-47 lat, w 2010 roku, kiedy sprawa Iwony Wieczorek się wydarzyła, no to był 30-kilkulatkiem, miał bodajże 33 lata. Wtedy, wcześniej oraz później Krystek interesował się nieletnimi dziewczynami. Często je zaczepiał, podwoził, zapraszał na jakąś kolę, na jakieś ciastko, lody, kupował drobne upominki i robił to. Dlaczego? Mówię tutaj o obcych dziewczynach. To nie były dziewczyny, które on świetnie znał. To były dziewczyny, które sobie upatrzył, ale których jeszcze nie znał, które jeszcze nie miały do niego jakiegoś wielkiego zaufania. To było wszystko potrzebne do tego, żeby później te dziewczyny szantażować. I tutaj mówimy o 13-14-latkach, 12-latkach nawet. W jaki sposób miał je szantażować? Ano w bardzo prosty sposób, zwrotem pieniędzy. Na przykład za benzynę zużytą na podwiezienie tej dziewczyny, nie wiem, do szkoły czy do domu. Kazał wtedy zwracać bardzo szybko dług, a że doliczał sobie, bo te samochody były porządne. Młode dziewczyny, no pewnie niewiele, ja myślę, że nawet nastolatek, nie wiem, chłopak pewnie nie wie, ile kosztuje benzyna, więc pewnie podawał jakieś bajońskie sumy, do tego jeszcze jakość tego samochodu, no przecież nie zrobiłem tego za darmo, to w takim razie nie chcesz się ze mną umówić, to mi zwracaj pieniądze. No i jak łatwo się domyślić, mówił, że skoro nie masz kasy, no to możemy się inaczej dogadać, więc kazał spłacać ten dług w naturze. A z racji tego, że podejrzewam, że jeszcze wokół tego używał jakiejś tam swojej znajomości, czy różnych znajomości ze światem przestępczym, dziewczyny te nie miały zbyt wielkiej nadziei i perspektywy na to, że tę sprawę uda się rozwiązać polubownie. Nie wiem też, czy były takie osoby, ile takich osób było, które ten dług faktycznie zwróciły, czy dług tutaj w cudzysłowie oczywiście, zwróciły oddając jakieś pieniądze. Natomiast wokół Krystka zrobiło się głośno za sprawą tragicznej śmierci 14-letniej Anait. Dziewczynka 8 marca 2015 roku rzuciła się pod pociąg. Pasażerowie, którzy wówczas podróżowali, czy nie podróżowali, ale byli na dworcu razem z dziewczynką, zapamiętali ją, ponieważ wcześniej siedziała na peronie i płakała, chowała twarz w dłoniach, była bardzo roztrzęsiona. Wspominają wszyscy, że o 9:10 zdjęła kurtkę i rzuciła się pod rozpędzony pociąg relacji Gdańsk-Wiedeń, który przejeżdżał przez tę stację. To nie był Gdańsk Główny, to była jedna z gdańskich stacji kolejowych, przez którą ten pociąg przejeżdżał, nie zatrzymując się. Mama Anait, pani Joanna, oczywiście bardzo szybko próbuje ustalić, co mogło być przyczyną samobójstwa jej córki, zresztą tak drastycznego i tak desperackiego. Dziewczynki bardzo często sięgają po inne metody odebrania sobie życia. Rzucenie się pod pociąg jest traktowane jako raczej coś bardzo brutalnego, bolesnego, coś, co zostawia
no taki drastyczny, prawda, widok. No nie będę się zresztą zagłębiać. W każdym razie bardzo często kobiety, szczególnie młode, gdzieś tam podświadomie wybierają taką metodę, która pozostawi je w jak najlepszym stanie po śmierci. Pani Joanna zaczyna kontaktować się z koleżankami Anahit, przeszukuje jej komputer i szybko udaje jej się ustalić, że w sobotę, 3 dni przed tragedią, dziewczynka wyszła na spotkanie z koleżanką. Jednak w rzeczywistości spotkała się z 40-letnim Krystkiem, który poprosił ją o spotkanie. Zaproponował jej dorabianie i sprzątanie w jego domu. W sobotę jedna z koleżanek Anahit odebrała telefon, w którym usłyszała od koleżanki, że ta została zgwałcona. I prawdopodobnie właśnie ten gwałt był przyczyną odebrania sobie życia. Matka zrozpaczona, matka Anahit, opublikowała post w mediach społecznościowych z prośbą o kontakt wszystkie osoby, które miały styczność z Krystkiem. Do pani Joanny zaczęły wówczas zgłaszać się dziesiątki młodych dziewczyn, które padły jego ofiarami. Krystek, dzięki oczywiście tym wiadomościom i tym rozmowom, które pani Joanna odbyła z dziewczynami, opowiadały o takim schemacie, że Krystek wciskał dziewczynom alkohol, pieniądze, właśnie jakieś prezenty, drobne usługi, które sam z siebie im oferował, tylko po to, żeby później móc je szantażować. Część dziewczyn musiała oddawać dług w naturze, z kolei inne musiały go spłacać, nie inaczej niż służąc klientom w Zatoce Sztuki, czyli w klubie Derów. Krystek pełnił rolę Alfonsa. Tak pojawia się tutaj postać Krystka w historii Iwony Wieczorek. Według ustaleń dziennikarza Onetu, Mikołaja Podolskiego, Marcin T., czyli właściciel tego klubu Derów, szef Krystka, miał korzystać z usług tych dziewczyn, które Krystian mu organizował. I tyle musimy wiedzieć o tych dwóch mężczyznach. W jaki sposób wiąże się to z Iwoną Wieczorek? Postaram się teraz wam na to pytanie odpowiedzieć. W dniu zaginięcia Iwony Wieczorek, czyli w nocy, właściwie to wieczorem z 16 i w nocy na 17 lipca 2010 roku, Iwona Wieczorek bawi się wówczas w klubie Dream Club, właśnie w Krzywym Domku w Sopocie. Przez lata funkcjonowała taka wersja tej historii, że to był pierwszy raz, kiedy Iwona w tym klubie była. Natomiast dzisiaj raczej z pewnością można stwierdzić, że Iwona w Dream Clubie była już po raz któryś. Matka Iwony, pani Iwona Kinda Wieczorek, twierdzi, że Iwona wówczas w Dream Clubie była po raz pierwszy, dlatego że one miały taką, nawet bardziej niż rodzicielską, to przyjacielską relację. Często się co prawda sprzeczały czy kłóciły, ale szybko się też godziły. Mama Iwony była raczej taką osobą w tamtym czasie przebojową, młodą. No nie była to taka klasyczna mama, która siedzi w domu, nie wiem, z zegarkiem w ręku i dziecko po prostu ma być o 22 w domu, jak nie to kara. Iwona była wychowywana w trochę innych, na innych zasadach i w innym klimacie. One też po prostu się przyjaźniły, miały nawet trochę wspólnych znajomych, więc dlatego też myślę, że pani Iwona z bardzo dużą taką dozą zaufania do Iwony podchodziła i do tego, co Iwona jej o sobie mówiła, zakładając, że Iwona po prostu nie miała przed nią tajemnic. Jednak śledczy dochodzą do tego, doszli do tego, że Iwona bywała tam może nie bardzo często, ale na pewno bywała tam wcześniej. To właśnie z Dream Clubu pochodzi takie słynne zdjęcie, gdzie Iwona Wieczorek całuje jakąś koleżankę w usta. Iwona na dyskoteki zaczęła chodzić, nie wiem, czy to był pierwszy raz, kiedy była na dyskotece, nie sądzę, ale powiedzmy, że taki
takie życie klubowe rozpoczęła, mając 17 lat, w 2008 roku. Wtedy zaczęła, powiedzmy, dość regularnie na te dyskoteki chodzić, do klubów. No i często jej wyborem miały padać te, które były dyskotekami, w których pojawiał się właśnie Krystek. Marta Bilska, była dziennikarka magazynu Reporter, to jest magazyn, który już nie istnieje. Należał on do Janusza Szostaka, o którym też tutaj będę jeszcze sporo opowiadać. Natomiast to, co warto o Reporterze na ten moment historii wiedzieć, to to, że skupiał wokół siebie dziennikarzy śledczych, którzy później byli autorami bardzo wielu publikacji w takich ogólnopolskich mediach, między innymi właśnie Marta Bilska, Mikołaj Podolski, to są dziennikarze śledczy wywodzący się, albo może nie wywodzący, ale związani przez wiele, wiele lat właśnie z Reporterem i też z redakcją prowadzoną przez Janusza Szostaka. Natomiast tutaj do jakości dziennikarstwa tych osób absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń. Wręcz uważam, że są to świetni śledczy. No, w każdym razie, Marta Bilska ustala coraz więcej powiązań pomiędzy zaginięciem Iwony a Krystkiem. Okazuje się, że znajomi, z którymi Iwona w noc zaginięcia była w Dream Clubie, to stali bywalcy tej dyskoteki i mieli znać pracowników, konkretnych pracowników tej dyskoteki osobiście. Mowa tutaj głównie o kolegach, między innymi o Pawle, z którym Iwona na tej dyskotece była. Paweł i ci znajomi, którzy w tej dyskotece wcześniej bywali, to nie są dużo starsze osoby od Iwony, ponieważ najstarsza z osób, która z Iwoną się bawiła w feralnej nocy, kiedy Iwona zaginęła, miała raptem 21 czy 22 lata. Mówimy naprawdę o bardzo młodych ludziach, więc to też miejmy na uwadze, że to nie było tak, że Iwona obracała się w gronie 30 czy 40-latków, którzy ją na te imprezy po prostu zapraszali. Cały czas mówimy o młodzieży tuż właściwie po maturze, jeżeli tam wszyscy maturę mieli. W każdym razie to są osoby w wieku 17, bo tyle miała Adria, która bawiła się również z Iwoną tej nocy w Dream Clubie. To 17, a 20 chyba 1 lat, bo tam któryś z kolegów Iwony, który wówczas był w tym Dream Clubie, miał właśnie tyle lat. Natomiast powiedziałam takie zdanie, że Iwona głównie bawiła się w tych dyskotekach, albo często bawiła się w tych dyskotekach, z którymi pracował Krystek. To też, żeby było jasne, to nie było tak, że Iwona wybierała przez Krystka te osoby, bo nie udowodniono nigdy znajomości Iwony z tym, że Krystkiem. No ale mamy rok 2023 i w ciągu ostatnich 4 miesięcy pojawiło się bardzo wiele publikacji. Jedna z nich, do której doszło w styczniu, to jest film, który na mnie zrobił ogromne wrażenie. Ja, kurczę, do sprawy Iwony jestem bardzo sceptycznie często nastawiona do tych wszystkich rewelacji, które pojawiają się w mediach. Ale jest film z Dream Clubu z 2010 roku, który pokazuje jakąś tam imprezę. To jest coś, czego nie do końca rozumiem. Jest na scenie kobieta i mężczyzna i oni nie są żadnym znanym zespołem, ale śpiewają takie klubowe kawałki, które w tamtym czasie były na topie. No, w każdym razie pod tą sceną bawią się ludzie. No, właściwie trudno wetknąć szpilkę w ten tłum. I przy samej scenie bawi się, widać blondynkę, która bawi się z grupą swoich znajomych, a właściwie widać tam jedną konkretną osobę, czy jednego mężczyznę, który swoim wyglądem bardzo przypomina Patryka G. Patryk G to, no właśnie dzisiaj używa się wobec niego sformułowania chłopak Iwony. Natomiast ja nie wiem, co się zmieniło w ustaleniach, że już nie mówi się o nim były chłopak Iwony. Natomiast w odcinku, który opublikowałam tu w 2019 roku, mówię o nim były chłopak Iwony.
i bardziej się przychylam do tego, że oni w momencie, kiedy Iwona zaginęła, jednak byli rozstani, że tak powiem. Ale okej, używajmy sformułowania chłopak Iwony. To, co ważne w kontekście Patryka G., to to, że był z Iwoną spokrewniony. Spokojnie. Nie był spokrewniony na takiej zasadzie, że jest to jej brat, czy jakiś jej brat cioteczny. To pokrewieństwo jakieś tam było, ale raczej było dalekie, na tyle dalekie, że nie byłoby problemu z tym, żeby para, nie wiem, miała ze sobą dzieci. Raczej to nie zagrażało im genetycznie, to było dość dalekie pokrewieństwo, no ale w każdym razie takie, że na pewnie jakichś imprezach rodzinnych się mogli spotykać. Patryk G. był też dobrze znany oczywiście matce Iwony, zresztą to, co chyba opowiadam nawet o tym w pierwszym odcinku na temat Iwony, że po jej zaginięciu Patryk pojawiał się na zdjęciach gdzieś tam u mamy Iwony, raczej w takim kontekście towarzyskim, co wzbudzało bardzo wiele różnego rodzaju komentarzy, takich negatywnych oczywiście ze strony internautów, że to jest w ogóle za patologia, że matka tutaj i córka, ten sam facet, rodzina w ogóle, że dramat. Natomiast myślę, że są to bardzo pochopnie wyciągane wnioski. Po prostu Patryk pewnie należał do tego grona po prostu, w którym zarówno Iwona juniorka, jak i Iwona seniorka się po prostu obracały. Zważając na to, że mama Iwony po prostu miała też część wspólnych znajomych, co jej córka, a tutaj Patryk był gdzieś tam od zawsze w tym kręgu, powiedzmy, quasi rodzinnym. Do tego wszystkiego chciałabym też zaznaczyć, że te zdjęcia, o których mówimy, pochodziły z takiego wydarzenia, kiedy to mama Iwony już po zaginięciu dziewczyny zmieniła lokalizację salonu fryzjerskiego, który był właśnie w ścisłym centrum Sopotu, natomiast przeniosła go gdzieś tam trochę dalej, właśnie przede wszystkim przeniosła go do Gdańska, po drugie właśnie z dala od centrum i to po prostu były zdjęcia z otwarcia tego salonu, więc pewnie wtedy zaprasza się po prostu wszystkich krewnych i znajomych królika po to, żeby no pokazać to miejsce, żeby było jak najwięcej szumu wokół tego, nie wiem, czy w social mediach, czy po prostu w jakichś tam kręgach znajomych. Marketing szeptany, wiemy, że działa bardzo skutecznie. Więc to były tego typu zdjęcia i wydarzenia. Wracając do tego Dream Clubu, do tego koncertu, filmiku, na którym widać blondynkę razem bawiącą się z łysym mężczyzną, w którym to bardzo wiele osób rozpoznaje Patryka, a w tej blondynce wiele osób rozpoznaje Iwonę. Ja początkowo do tego absolutnie nie byłam przekonana, ponieważ kobieta ta w ogóle mi nie przypominała Iwony. Jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że mimo że Iwona zaginęła w 2010 roku, to my jednak jesteśmy przyzwyczajeni do wizerunku Iwony raptem z 10-15 zdjęć. Część z nich to są selfie, nie widzimy zbyt wielu zdjęć z profilu, nie widzimy Iwony, jak coś mówi, nie widzimy Iwony, jak się śmieje. To jest coś bardzo ważnego, mimika. Widzimy wówczas, jak się układa szczęka. Natomiast jest wiele osób, bardzo wiele osób, które ten film uwiarygadniają i stwierdzają, że to jest na pewno Iwona. Na tym filmie się nic nie dzieje. To nie jest film pochodzący z nocy zaginięcia. Nie stanowi żadnego dowodu w tej sprawie takiego, w którym, nie wiem, są jakieś znajomości udowodnione. Jest to film pochodzący chyba z maja, z tego co pamiętam, więc 2 miesiące przed zaginięciem. W każdym razie to ma być film, który ma raz na zawsze udowadniać, że w nocy z 16 na 17 lipca Iwona nie była po raz pierwszy w Dream Clubie, ponieważ bawiła się tam wcześniej. I żeby była jasność, nie ma nic drastycznego i złego w tym, że Iwona bawiła się w Dream Clubie. To nie potwierdza żadnej innej teorii o tym, że nie wiem, miała jakieś znajomości ze światem przestępczym. Absolutnie nie. Po prostu była wcześniej w Dream Clubie.
I to miały też potwierdzać zarówno jakieś tam osoby, które z Iwoną miały wcześniejszy kontakt, ale przede wszystkim też pracownicy Dream Clubu, którzy po prostu Iwonę kojarzyli. Ja się zastanawiałam, jak to jest możliwe, że pracownicy Dream Clubu, czyli pewnie jednego z najczęściej uczęszczanych klubów w bardzo turystycznym mieście, pamiętają po prostu jedną z dziewczyn, jakąś taką po prostu, no, atrakcyjną oczywiście, no, ale w takich klubach mamy wiele atrakcyjnych dziewczyn. Dlaczego akurat pamiętają Iwonę? Bardzo możliwe, że dzieje się tak dlatego, że Iwona po prostu w tym klubie jest dość aktywna, w takim znaczeniu, że na tym filmie to widać i to jest świetnie tam oddane. Iwona po prostu, dopóki nie przeczytałam, o jaką kobietę chodzi w tym tłumie, to zwracałam uwagę właśnie na tę kobietę, którą niby na tym filmie ma być Iwona. Świetnie tańczy, jest w samym centrum właściwie uwagi, pod samą sceną, bawi się, tańczy, rozmawia, no czuje się po prostu, widać tam, świetnie. Więc myślę, że jako atrakcyjna, dobrze tańcząca, kobieta, która wygląda, no myślę, że na trochę starszą niż jest w rzeczywistości, bo to, co jest ważne, to to, że w Dream Clubie można było przebywać i wchodzić tam dopiero od 21 roku życia. Iwona w 2010 roku ma zaledwie lat 19, więc jeszcze zostały jej 2 lata do tego, żeby się w tym Dream Clubie oficjalnie pokazywać. W związku z tym musi mieć tam jakąś znajomość i jakieś wejście do tego Dream Clubu. Trzymając się cały czas tej wersji, że z 16 na 17 lipca do tego Dream Clubu trafia po raz pierwszy, to też ktoś ma ją tam wprowadzić. No i wprowadza ją nikt inny jak Paweł, czyli jej kolega, z którym no, jednym z kilku kolegów jest 3 kolegów, Iwona i Adria, która w dodatku ma wtedy 17 lat, więc jeszcze brakuje jej 4 lat do wejścia do tego klubu. Wszyscy wchodzą i wchodzą dzięki znajomości Pawła z ochroniarzem w tym klubie. Ochroniarz to niejaki Bolo i to właśnie on ma wpuszczać wówczas, no powiedzmy, pewnie znajomych do tego klubu po prostu po to, żeby się bawili. W jednym właśnie z artykułów Mikołaja Podolskiego możemy przeczytać, to jest zresztą nie tylko dziennikarz Onetu, dzisiaj już były dziennikarz Onetu, bo skończył mu się kontrakt z Onetem w lutym 2022 roku, czyli dosłownie paręnaście dni temu od publikacji tego odcinka. Nie pracuje on już z Onetem w wyniku zbiorowych zwolnień w Onecie. Rozstał się z redakcją za porozumieniem stron, więc to też nie jest tak, że się jakoś skonfliktował, czy doszło do jakiegoś nieporozumienia. Natomiast to, co musimy o Mikołaju Podolskim wiedzieć, to to, że napisał książkę pod tytułem Łowca nastolatek. Właśnie o Krystku, o Marcinie T. i o tej całej sopockiej aferze w związku z no, handlem, czy w ogóle sutenerstwem w tych sopockich dyskotekach. I właśnie w jednym z artykułów Mikołaja Podolskiego, nie wiem, czy dla reportera jeszcze, czy dla dzisiaj z reportera został nam portal Crime.com, czy dla Onetu, pisał o tym i przytaczał słowa jednej z pracownic Dream Clubu, która pracowała tam w 2010 roku i to właśnie ta kobieta miała twierdzić, że Iwonę Wieczorek kojarzyła jako jedną z tych, które do lokalu miały przychodzić w obecności Krystka. Ale ta kobieta nie jest nigdy podana z imienia i nazwiska, no zresztą nic dziwnego, ponieważ jest świadkiem w tej sprawie, mogłaby być zastraszana. Natomiast takie coś, taki trop się w książce Podolskiego pojawia. Do tego wszystkiego autor też wyjaśnia sposób działania Krystka, który właśnie wabił
dziewczyny tym, że pomagał im wchodzić do lokali mimo ograniczenia wiekowego. To też był jeden ze sposobów wabienia. To nie było tak, że on miał jakieś znajome, które po prostu gdzieś tam wciskał na siłę, tylko to było tak, że to był prestiżowy klub, w którym były fajne imprezy, byli fajni DJ-e, zdarzały się jakieś tam imprezy z udziałem właśnie jakichś muzyków, którzy byli znani czy popularni. W związku z tym w tym Dream Clubie warto było się pokazać. Poza tym tam zdarzały się też właśnie wśród bawiących się osób znane osoby. No a to jest po prostu zawsze w jakiś sposób atrakcyjne, szczególnie dla młodych osób. I Krystek do tego Dream Clubu dziewczyny miał wabić w ten sposób, że oferował im po pierwsze wejście na lewo, mimo ograniczenia wiekowego. Po drugie, oferował im jakieś tam atrakcje w postaci, nie wiem, jakichś tam bonów na drinki, bo przecież jeżeli ktoś był jeszcze niepełnoletni, no to o alkoholu w ogóle nie można było mówić, ale przede wszystkim oferował im loże VIP, które znajdowały się na tarasach czy na takich balkonach w Dream Clubie. To jest dyskoteka, która wyglądała w ten sposób, że mamy jakby parter, na którym jest oczywiście parkiet, jest tam właśnie scena, natomiast jest coś w rodzaju takiego właśnie balkonu, na którym coś tak jak chór w kościele, zresztą ciekawe porównanie, że akurat tak mi to tutaj przyszło do głowy, na którym znajdowały się też te loże VIP, które były też na dole. Były jakieś tam zamknięte pokoje, w których można się było na przykład bawić na zamkniętych imprezach. Nie ma też nic złego w takich pokojach. Ja kiedyś myślałam, że tam po prostu są czerwone kanapy i lustra weneckie i to po prostu zawsze służy tylko jakimś tam mrocznym celom. Ale dwa razy byłam w takim miejscu w klubie, gdzie po prostu były takie sale, powiedzmy VIP, i one głównie służą do tego, że jak się robi urodziny na przykład, albo jakąś inną imprezę, to po prostu jest takie miejsce, gdzie są tylko moi goście, gdzie są drzwi, w związku z tym można je zamknąć, muzyka tak bardzo nie dudni, można tam chociażby zostawić swoje, nie wiem, rzeczy, jakiś catering, do którego nie wszyscy mają dostęp, można tam mieć i tak dalej, i tak dalej. No, mówię to dlatego, że nie wszyscy wiem, że w takich miejscach byli, bo gdybym ja słyszała tę historię, nie wiem, 7 lat temu, to też bym wiązała sobie wyobrażenia właśnie z jakimś takim szemranym miejscem. Oczywiście to nie znaczy, że w takich lożach VIP nigdy do niczego nie dochodziło, czy w takich zamkniętych pomieszczeniach. W związku z tym młode dziewczyny dość chętnie korzystały z takiej oferty. No pamiętajmy, że w wieku takim nastoletnim, wczesnych latach 20 swojego życia, jesteśmy najbardziej szaleni, otwarci na przygodę, ale przede wszystkim też szukamy związków, szukamy kogoś, w kim możemy się zakochać, z kim możemy się, nie wiem, pocałować, z kim możemy się pobawić. No to jest taki wiek, kiedy kluby, dyskoteki są takimi miejscami z perspektywą poznania kogoś. Myślę, że starsi ludzie już wiedzą, że może niekoniecznie klub to jest dobre miejsce do poznawania nowych osób. Ale mówię to wszystko dlatego, żeby nie nadawać dziewczynom, które się godziły na takie propozycje i korzystały z takich propozycji, żeby im tutaj teraz nagle przypisywać łatkę jakieś, nie wiem, łasych na, nie wiem, na coś, albo że się same prosiły. Nie, nie prosiły się absolutnie o to, czy jakieś problemy, czy kłopoty. Po prostu korzystały z bardzo rzadko nadarzającej się okazji, albo wręcz niemożliwej okazji do tego, żeby nagle przedostać się do świata, na który po pierwsze, w którym jeszcze nie mogą oficjalnie być, bo są albo niepełnoletnie, albo nie mają tych 21 lat. Po drugie, ich na ten świat i status nie stać, nie są żadnymi VIP-ami, nie mają kasy na drinki w takim klubie. Przecież mówimy tutaj o Sopocie, o klubie przy Monciaku, w najdroższym turystycznym miejscu, jednym z najdroższych w Polsce, gdzie pewnie piwo kosztuje tyle, co, nie wiem, czteropak czy sześciopak, całkiem spoko piwa gdzieś indziej, więc myślę, że zakładając, że dziewczyny idą tam na piwo, po prostu korzystają z jakiejś tam propozycji, która wydaje im się bardzo intratna. Krystek później te dziewczyny traktował w taki sposób, że do części z nich miał jakieś inne plany,
No i właśnie te plany. Co Krystek z tymi dziewczynami robił? Część z nich, szczególnie widać to właśnie na tym filmie, o którym wspominam, gdzie rzekomo ma być Iwona Wieczorek razem z Patrykiem G., mają się bawić pod sceną. Widać, jak z prawej i lewej strony kadru co chwilę w kadr wchodzi dziewczyna jakaś, która siedzi i tak jakby wpada w ten kadr i wypada z tego kadru. W Dream Clubie otóż pod sufitem na wysokości tych balkonów i tych loż, czy tam no tego pięterka, na którym się po prostu też ludzie bawili, bujały się na takich wielkich huśtawkach dziewczyny, młode dziewczyny. I to właśnie wiele ze źródeł opisuje, że te dziewczyny, które na tych huśtawkach bywały, to właśnie były dziewczyny od Krystka. I to nie chodzi o to, że to są dziewczyny wystawione jakoś na widok taki, że to są, nie wiem, prostytutki, z których później usług można skorzystać, czy to są po prostu jakieś jego znajome. Bardzo często zdarzało się, że te dziewczyny, które tam się bujały po parę godzin na tych huśtawkach, co pewnie musi być samo w sobie pewnie nudne i męczące, bo ani nie tańczą, ani nie mają kontaktu z żadnym człowiekiem, siedzą na jakiejś tam płaskiej desce cały czas i się po prostu bujają, a wokół jest wielki hałas i głośna muzyka. To mogły być dziewczyny właśnie, którym wejście do tego klubu Krystek gdzieś tam załatwił. Bardzo możliwe, że właśnie przez to, że się na tych huśtawkach potem bujały godzinami, to w taki sposób na przykład spłacały dług za jakieś właśnie wejście, za jakiegoś drinka, czy za loże VIP. Albo w ten sposób zarabiały sobie na loże VIP na przykład następnego dnia, czy tam za tydzień. Możliwym zatem jest, że Iwona również miała taką relację z Krystkiem, dzięki temu mogła bawić się w Dream Clubie. Być może właśnie ze względu na to, że Dream Club słynął jako dyskoteka bardzo znana, bardzo droga, ale też właśnie jako dyskoteka raczej taka VIP-owska i od 21 roku życia. Jako dyskoteka myślę, że znana mamie Iwony, która też na imprezę chodziła, to właśnie może z racji tego nie mówiła Iwona o tym, że bywała w tej dyskotece swojej matce. Zresztą pamiętajmy, że Iwona w 2010 roku zdawała maturę i zdawała na studia. W momencie, w którym Iwona zaginęła, nie wiedziała jeszcze, czy dostała się na studia. Dostała się na Akademię Morską w Gdyni, ale myślę też, że kiedy pojawiała się w Dream Clubie przed wakacjami pomaturalnymi i kiedy już jakby legalnie było na tych najdłuższych wakacjach swojego życia, bo dla tych wszystkich, którzy zdawali maturę i dostawali się na studia, no to wiemy, że to jest czas, kiedy są najdłuższe wakacje, bo trwają na dobrą sprawę od ostatniego dnia matury do pierwszego, czy tam początkowych dni października, kiedy idzie się na studia. I to jest taki czas, kiedy po prostu człowiek odpoczywa, szaleje, odbiera sobie cały stracony, czy inaczej, nie stracony, poświęcony nauce czas. I może też właśnie dlatego Iwona tego 16 lipca akurat mówi swojej mamie, że idzie do Dream Clubu, ponieważ jest to może jakiś rodzaj nagrody za to, że tę maturę zdała, że zdała ją całkiem dobrze. Że mama nie będzie miała zbyt wielu argumentów, żeby na tę dyskotekę zabronić jej pójść. Natomiast jeżeli mówimy o wcześniejszych wizytach, a zakładając, że to Iwona jest na filmiku z Dream Clubu, mówimy to tutaj jeszcze o wiośnie, więc jest to czas właśnie matur, taki gorący czas, nie wiadomo jak ta matura poszła, czy trzeba będzie poprawiać, czy nie trzeba będzie poprawiać, czy z tymi studiami wszystko będzie ok, czy nie. Jest jakiś stres, może raczej trzeba się skupić wtedy na czymś innym niż na imprezach i może właśnie dlatego o tym swojej mamie nie mówiła, a może po prostu nie mówiła, bo nie wiem, bo Dream Club się kojarzył raczej źle. Chociaż jeżeli się kojarzył raczej źle mamie Iwony, no to nawet gdyby powiedziała to 16 lipca, to mama Iwony mogła mieć zastrzeżenia, ale nie miała. Kolejną sprawą mogącą świadczyć o powiązaniu Iwony z Krystkiem jest fakt, że kilka dni przed zaginięciem Iwony jej koleżanka, odwiedzająca ją w mieszkaniu,
zauważyła u niej w pokoju kopertę ze sporą sumą pieniędzy. Iwona wówczas twierdziła i powiedziała koleżance, że pieniądze te pochodzą, i tutaj ważne jest, że w wielu źródłach powiedziane jest, że od jej ojczyma, które dostała tam wcześniej z okazji urodzin czy właśnie matury. Natomiast nie chodzi wcale o ojczyma, z którym zresztą Iwona mieszkała, bo wówczas był to mąż matki pani Iwony Kindy, pan Piotr Kinda. To jest też człowiek, który dla Iwony właściwie był ojcem, ponieważ no, niebiologicznym. Wychowywał ją od pierwszych lat jej życia, chyba od drugiego roku życia, więc no, w momencie, kiedy ma się 19 lat i no, to można mówić o całym życiu. Ojciec biologiczny Iwony żył. Nie wiem, czy dzisiaj żyje. Natomiast był to człowiek, który po pierwsze rodziny porzucił, po drugie nie utrzymywał zbyt wielu kontaktów z rodziną, nawet ze swoimi córkami, ale też był człowiekiem niemajętnym, więc być może dla koleżanki takie wytłumaczenie, że Iwona dostała te pieniądze od ojca, było po prostu wystarczające i nie budziło żadnych wątpliwości. Jednak to ojczym Iwony stanowczo wyklucza, jakoby te pieniądze miały pochodzić od ojca Iwony, który właśnie nigdy chętnie nie łożył na dzieci, nie angażował się, z tego co rozumiem, czy nie wiem jak było z alimentami, ale generalnie tam chyba finansowo było u niego bardzo kiepsko, więc absolutnie z całą pewnością ojczym Iwony wyklucza, że te pieniądze mogły pochodzić od ojca. Rodzina nie wiedziała skąd te pieniądze pochodzą, były one, tam miało być kilka tysięcy złotych, były to chyba nawet 100 złotówki, no więc coś co po pierwsze parę lat temu, no już dzisiaj 13 lat temu, było niemałą sumą. Nawet dzisiaj nie byłoby małą sumą, szczególnie w pokoju nastolatka, który nie pracuje. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że te pieniądze, i teraz tutaj mówię to bez przekonania, ale nie dało się i nie można było tego wykluczyć, nie można do tej pory wykluczyć, że te pieniądze były jakąś formą zapłaty za coś albo pożyczki, zapłata za jakieś usługi, które Iwona, nie wiem, mogłaby świadczyć. I tutaj mówię to bardzo ostrożnie, ponieważ nie ma absolutnie do dzisiaj żadnego dowodu na to, że Iwona podjęła się jakiegokolwiek zlecenia. Wykluczają to szczególnie jej znajomi, którzy w tej sprawie są na językach całej Polski od samego początku. Byli ostatnimi osobami, o których wiadomo, które Iwonę widziały żywą. Były to osoby, z którymi Iwona pokłóciła się w noc swojego zaginięcia. Były to osoby, które próbowały się z Iwoną przez całą tę noc kontaktować. Były to osoby, które od samego rana Iwony poszukiwały, mimo że jeszcze nawet rodzice Iwony nie wiedzieli, że dziewczyna nie wróciła do domu i nawet oni się nie martwili o to, że jej nie ma. Były to osoby, które jako pierwsze przestały pomagać w tym śledztwie, ale pamiętajmy też, że były to osoby, które od razu zostały przez policję prześwietlone, przesłuchane. Część z nich nie mówiła wszystkiego, część z nich nie była w stanie bardzo wielu rzeczy sobie przypomnieć. No i przede wszystkim część z nich bardzo szybko przestała w tych poszukiwaniach pomagać, głównie z tego względu, że zaczęto wieszać na tych dzieciakach właściwie, psy. Tutaj szczególnie mowa o Adri, która była wówczas w ogóle jeszcze niepełnoletnia, chodziła do drugiej czy trzeciej klasy liceum. Pokazywała początkowo swoją twarz w różnego rodzaju materiałach, nie wiem, w jakichś filmach, takich materiałach dokumentalnych, reporterskich. Już był wówczas Facebook, nasza klasa hulała. No, generalnie zrobiono piekło z życia tych nastolatków, więc też nie dziwi mnie, że oni po prostu przestali w pewnym momencie współpracować. Więc myślę sobie, że jeżeli... ja nie lubię tego rozumowania na chłopski rozum,
ale myślę sobie, że jeżeli w tej sprawie bardzo szybko pojawiły się jakieś takie motywy, właśnie, że Iwona miała jakieś drugie życie, że mogła z kimś współpracować, że mogły być tam jakieś, wchodzić jakieś dziwne interesy Iwony, to jeżeli ci jej znajomi mieliby coś na sumieniu, to chcieliby raczej to śledztwo na inne tory zepchnąć, a oni byli osobami, którzy zawsze Iwony bronili w tej kwestii właśnie jej kontaktów z Krystkiem, jej kontaktów czy dorabiania jako jakaś hostessa, modelka, czy nie daj Boże właśnie prostytutka, pracownica seksualna. Chociaż no nie wiem, czy można mówić o tym w taki sposób, kiedy jest się do tego zmuszanym, więc czy wykonywała jakieś, świadczyła jakieś usługi seksualne właśnie będąc do nich zmuszana, albo traktując to jako świetną możliwość zarobku na przyszłość, ale przyszłość, jaką przyszłość? Iwona nie chciała nigdzie wyjechać, ona chciała studiować w Gdyni, bardzo jej na tym zależało, więc też nie miała potrzeby pewnie odkładania dużej sumy pieniędzy, bo i tak mieszkałaby w swoim domu, nigdy nie planowała się z niego wyprowadzać na czas studiów. Jakby tam nie było motywacji i nikt ze znajomych nie słyszał o czymś takim, że Iwona miałaby coś takiego robić. Ale skoro jesteśmy przy znajomych Iwony i tematu Krystka, właściwie na ten moment nie możemy ani wykluczyć, ani potwierdzić. Nie ma żadnych dowodów na to, że Iwona znała się z Krystkiem. Wiemy natomiast tyle, że na biurku w jej pokoju odkryto kartkę, na której był jakiś numer telefonu i okazało się, że to jest numer telefonu mężczyzny o ksywie Bolo, czyli tego mężczyzny, który był znajomym Pawła P., kolegi Iwony, z którym bawiła się tamtej nocy w Dream Clubie. Mówiąc o tamtej nocy, mam na myśli 16 lipca na 17, który był jego znajomym i który wpuścił całą ekipę do klubu, mimo że tam prawie nikt nie mógł wejść do tego klubu z tej drużyny. Czy to potwierdza znajomość Iwony z tym Bolem? I tak, i nie, to znaczy, no miała do niego numer, więc to by mogło świadczyć o tym, że potwierdza. Ale czy miałaby numer do kogoś, kogo zna na kartce, czy miałaby go wpisany w pamięć telefonu? No raczej to drugie. Ale w czasie, o którym mówimy, Iwona miała swój telefon zepsuty. I pożyczyła telefon właśnie od Pawła P., który dał jej jakiś swój stary aparat. I też właśnie między innymi dlatego, że był to jakiś stary telefon, to jeszcze nie były smartfony wówczas, tylko jakieś takie zwykłe telefony komórkowe, które miały dość słabe baterie, szczególnie jeśli były stare, po prostu zużyte. I to też dlatego właśnie Iwonie ten telefon w nocy pada, ponieważ po prostu jest to stary rzęch. No ale działający, dlatego też Paweł po prostu Iwonie ten telefon pożyczył na czas awarii jej telefonu. Więc możliwe, że po prostu przepisywała sobie jakieś tam numery do części znajomych, po prostu, nie wiem, albo znała na pamięć. Ja na przykład znałam numery do swoich znajomych najważniejszych na pamięć, a może do tego Bola nie pamiętała, więc musiała sobie zapisać, albo nie chciała go wpisywać do tego telefonu tymczasowego. Albo wiedziała, że skoro wybierają się do tego Dream Clubu w piątek i że Iwona jeszcze będzie na biforze wcześniej i na tym biforze będzie się musiała dogadać z ekipą, nie wiadomo czy wszyscy razem ruszą do tego Dream Clubu i czy tam wszyscy razem będą wchodzić, to może miała numer do tego Bola, żeby się z nim po prostu skontaktować, że idzie, że nadchodzi, że będzie wchodziła, że jest od Pawła. No, motywów czy możliwości jest kilka. Wcale nie oznacza to, że tego Bola znała, a Bolo był oczywiście kolegą zarówno Pawła, no jak i był po prostu związany z tymi dyskotekami i to też miała być taka rzecz, która łączyłaby Iwonę z tym imperium dyskotekowym Marcina T. i Krystka. Znaczy właśnie to nawet nie Krystka, bo Krystek był pracownikiem Marcina T. No ale teraz musimy opowiedzieć sobie trochę o Pawle. O Pawle P., który był tym kolegą, który z Iwoną tamtej nocy imprezował, który był od początku na językach wszystkich, który był prześwietlany pod każdym kątem, który pożyczył Iwonie telefon, który znał tego Bola, który wpuszczał ich do klubu, który na Iwonę, brzydkie zdanie, miał ochotę, złe słowo, podobno
Iwona mu się podobała i gdzieś tam smalił do niej cholewki, tak mówi kilka osób. Paweł chyba się nigdy do tego jakoś tak nie przyznawał. Co wcale nie znaczy, że robił to dlatego, że chciał od siebie odepchnąć jakieś podejrzenia. Po prostu nam jest czasami wstydno, czy my otwarcie zawsze mówiliśmy, czy mówimy, kto nam się podoba. Niekoniecznie. Natomiast to, co ważne w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z tą sprawą, to to, że 14 grudnia 2022 roku doszło do zatrzymania Pawła P. oraz jego partnerki Joanny S. Postawiono mu zarzuty utrudniania śledztwa oraz zarzuty niszczenia dowodów związanych ze sprawą zaginięcia. Paweł P. ma w dalszym ciągu status podejrzanego w tej sprawie, ale właśnie podejrzanego w kwestii. Nie jest podejrzanym jako osoba, która miała udział w zaginięciu Iwony, ale która utrudniała śledztwo w tej sprawie. Zarzuca mu się, że po zaginięciu Iwony wszedł do jej mieszkania i używał jej komputera bez zgody, no właśnie kogo. W jaki sposób on do mieszkania Iwony wszedł i używał jej komputera? Mama Iwony bardzo liczyła i korzystała z pomocy swoich czy znajomych swojej córki. Podejrzewam, że Paweł chciał pomagać. Ważne jest to, i o czym musimy bardzo pamiętać, to opieszałość policji w tamtym czasie. Przez opieszałość mam na myśli to, co dzisiaj mam wrażenie i właśnie może przez sprawę Iwony już się raczej nie dzieje. To znaczy policjanci zaginięcie Iwony całkowicie, ale to całkowicie ignorują. Myślą sobie, czy nie wiem, co oni sobie myślą, ale to, co mówią rodzinie Iwony, to to, że spokojnie, zaimprezowała, wróci. Pewnie utleniła się z jakimś nowo poznanym chłopakiem. A może po prostu chciała uciec. A może po prostu się napiła i zrobiła głupotę i wróci za kilka dni. Iwony nikt właściwie nie szuka, jeżeli chodzi o władzę i o służby państwowe. Robi to mama Iwony na własną rękę, robią to znajomi Iwony, robi to bardzo szybko Rutkowski, który chyba zostaje przez mamę Iwony od razu gdzieś tam poproszony o pomoc, oczywiście w akcie pewnie jakiejś wielkiej desperacji. Chociaż mówimy jeszcze o latach właśnie tam powiedzmy 2010, czy to mówimy o 2010 roku, kiedy Rutkowski nie ma jeszcze takiej renomy, cudzysłów, jak dzisiaj. Ale czego by o Rutkowskim fatalnego nie mówić i czego złego by o nim nie mówić w kontekście nawet tej sprawy, to nikomu innemu jak jemu właśnie udaje się zabezpieczyć jakiekolwiek monitoringi w tej sprawie, czyli to wszystko, co ze sprawą Iwony, jakby, kiedy myślimy o Iwonie Wieczorek, to widzimy kilka konkretnych obrazów i głównie są to właśnie te obrazy z monitoringów, gdzie Iwona jest widziana w nocy, jak wraca do domu. Wraca samotna, wraca bez butów, czy ma je w ręce, ale po prostu jest jej niewygodnie w tych butach. Wraca spokojnym krokiem, widać, że nie jest pijana. Nawet jeżeli jest pod wpływem jakiegoś alkoholu, to na pewno nie jest upita, nie jest tym alkoholem zamroczona. Pokonuje bardzo duży kawał drogi od Sopotu do Gdańska, do Przymorza, gdzie tam mieszka, przy ulicy Czarny Dwór, tam jest osiedle. No jest to kilka ładnych kilometrów, ale już jest jasno, jest trzecia, czwarta nad ranem. Morze wychodzi tam z zatoki akurat na wschód, więc jest bardzo szybko tam jasno. Myślę, że się czuje bezpiecznie. Może jest zła, bo się pokłóciła ze znajomym. Pewnie jest zła, bo ma wyłączony telefon, bo nie ma kasy, bo nie jedzie taksówką, a może właśnie podczas tej podróży pieszej po prostu odpoczywa. Sam fakt, dlaczego Iwona wychodzi z klubu, no też jest tutaj w tej sprawie bardzo ciekawy, no i oczywiście wiąże się z Pawłem. I wiąże się z Pawłem w ten sposób, że Iwona bawi się w Dream Clubie, wszystko jest super, są świadkowie, którzy mówią o tym, że widzieli tamtą ekipę w Dream Clubie, że było ok, że nikt się tam nie kłócił. Jednak w pewnym momencie Iwona się ze swoimi znajomymi bardzo kłóci, do tego stopnia, że wybiega z klubu. Za nią wychodzi Paweł, który prosi ją, próbuje ją uspokoić. I są świadkowie, i zresztą sam Paweł o tym wspomina, że Iwona ma na niego tak strasznie wrzeszczeć, że po pierwsze zwraca uwagę innych ludzi na siebie, stąd świadkowie,
ale mówi wtedy do Pawła, że jak, go nie, że jak Paweł jej teraz nie przestanie powstrzymywać i jej nie puścił, podejrzewam, że Paweł ją gdzieś tam łapie za rękę, próbują jakby namówić, żeby weszła do środka, żeby się uspokoiła. Iwona mówi, że jeżeli Paweł jej nie puści, to zaraz zacznie wrzeszczeć, więc Paweł po prostu ją puszcza i Iwona idzie w stronę morza. Paweł wraca do klubu, tam jeszcze liczy na to, że Iwona wróci. No i teraz coś, co ma niby świadczyć o tym, że Bolo i Paweł działali jakoś tutaj, czyli ten ochroniarz z Dream Clubu, mają działać jakoś przeciwko Iwonie. Paweł do tego Bola dzwoni zresztą kilka razy, właśnie w takich godzinach bardzo późnonocnych, wczesnoporannych, czyli już po czasie, kiedy Iwona wychodzi z klubu. I myślę sobie, że może to robić właśnie dlatego, że Iwona jest wzburzona, jest wkurzona, już nie wygląda tak świeżo jak w momencie, kiedy wchodzi do klubu, tylko pewnie jest spocona po tańcu. I wiadomo już było chyba, że te buty jej przeszkadzają, więc ona je zdjęła. Może nie wyglądać na tyle dobrze, żeby do tego klubu z powrotem być wpuszczoną, albo po prostu, jako że Bolo siedzi gdzieś tam na zewnątrz tego klubu, to Paweł do niego z tego klubu dzwoni i pyta po prostu, słuchaj stary, no nie wiem, widzisz tę Iwonę, albo może Paweł wyszedł z klubu i szukał Iwony i pytał, czy na przykład Iwona podeszła pod klub. Jakby to w ogóle mnie nie dziwi, że tak mogło być. Oczywiście mogło też to oznaczać te telefony, że tam mężczyźni coś kombinowali, ale beyond the reasonable doubt, czyli ponad wszelką wątpliwość, nie da się ani tego potwierdzić, ani wykluczyć. Ja sobie raczej to tłumaczę w ten sposób, że po prostu oni tej Iwony szukali. Zresztą Iwona bardzo szybko po wyjściu z tego klubu po prostu dochodzi do siebie, bo zaczyna SMS-ować z Adrią, chyba nawet z Pawłem również. Mówi, gdzie jest, mówi, że jest przy chińskim hotelu, czyli właściwie no, paręset metrów od mola, z kolei w prawą stronę, czy nie w stronę Zatoki Sztuki, w zupełnie przeciwną. Podaje przy jakim wejściu na plażę, tak jakby mieli się tam spotkać ze znajomymi, ale kiedy znajomi tam w końcu chcą gdzieś tam się z nią spotkać, to Iwony już tam dawno nie ma, ponieważ Iwona postanawia wrócić pieszo do domu. W każdym razie Paweł zostaje w grudniu zatrzymany, jego mieszkanie zostaje przeszukane, nie wiadomo, co zostało w tym mieszkaniu znalezione, czy zostało coś odnalezione, w każdym razie wiadomo z konferencji, że tak, do takiego zatrzymania doszło. Z tego, co wiem, Paweł został wypuszczony na wolność i toczy się tam jakieś postępowanie w jego kierunku właśnie o to utrudnianie śledztwa. Nie wiem, co Paweł mógł chcieć usuwać z komputera Iwony. Możliwe jednak, że bezpośrednio z tą sprawą rzeczy, które usuwał z komputera, nie mają wiele wspólnego. Ale może Paweł pisał Iwonie o czymś, o czym nie chciał, żeby inni ludzie wiedzieli. Szczególnie policja, która wokół tej sprawy Iwony po prostu no, prowadzi już jakieś śledztwo, więc wiedział, że będą sprawdzane pewnie te jakieś komunikatory, poczty i tak dalej. Być może prowadzili jakąś rozmowę o czymś, o czym Paweł nie chciał mówić, czego się bał. Może z tego względu usuwał jakieś dane, ale zostało to z komputera Iwony skasowane. Dlaczego z komputera Iwony? No bo zakładając, że rozmawiali wówczas jeszcze na bardzo popularnym komunikatorze, jakim jest gadu-gadu, to oprócz tego, że tak jak dzisiaj możemy sobie usuwać wiadomości z jakichś tam, nie wiem, komunikatorów typu WhatsApp, możemy usuwać sobie SMS-y z własnego telefonu, ale jeżeli je do kogoś wysłaliśmy, to u tego kogoś te SMS-y czy tamte wiadomości nadal są. I w tamtym czasie tak było na gadu-gadu, że tam, gdzie się ściągało komunikator na komputer, to tam czat zostawał w pamięci tego komputera, więc nie było żadnej chmury, te czaty się do pewnego przynajmniej czasu i momentu się nie przenosiły i nie zachowywały, nie było dostępu do historii, o ile się nie korzystało z tego samego komputera cały czas, to nie było do tego dostępu, więc jeżeli Paweł chciał coś ukrywać albo coś było w tych czatach z Iwoną, to mógł chcieć je usunąć właśnie z komputera Iwony. Ale w grudniu 2022 roku nie tylko aresztowanie Pawła, czy zatrzymanie Pawła
obiega całą Polskę, czy informacja o tym konkretnym zatrzymaniu. Bowiem po 12,5 latach kto się odnajduje? Odnajduje się mężczyzna z ręcznikiem, czyli twarz, a właściwie to jakiś portret pamięciowy, nawet nie portret pamięciowy, rysopis mężczyzny, który jest widoczny na jednym z nagrań. Tym ostatnim, gdzie Iwona jest widziana przy wejściu na plażę numer 63 w Gdańsku przed Brzeźnem. Mężczyzna mocno zawiany idzie paręnaście czy parędziesiąt metrów za Iwoną. Ma rozpiętą koszulę, ma na ramieniu ręcznik. Tożsamość tego mężczyzny nigdy nie została ustalona. Szukano go przez te 12,5 roku. No, nie wiem, czy był człowiek, którego bardziej szukano na wszystkich forach, mediach, nie wiem, przez różnego rodzaju fundacje, organizacje. No, każdy z nas, jak słyszy mężczyzna z ręcznikiem, to raczej kojarzy, o kogo chodzi. Został opublikowany kilka, nie wiem czy lat, ale na pewno wiele miesięcy wcześniej został opublikowany filmik z gry w tak zwane trzy kubki z jakiejś turystycznej miejscowości. I chyba to nawet nie był Sopot, tylko to było jakieś Mielno czy Międzyzdroje, nie wiem. W każdym razie widać po prostu, jak ktoś, kto w tej grze w trzy kubki albo uczestniczy, albo po prostu filmuje mężczyznę, który w te trzy kubki gra, tłum, który tam stawia na coś, no i widać mężczyznę, który po prostu no łudząco przypomina tego mężczyznę z ręcznikiem. Film jest z o wiele późniejszego czasu niż ten filmik z monitoringu. Natomiast to właśnie wtedy pojawia się taki duży wątek gdzieś na jakimś forum, chyba właśnie o zaginięciu Iwony Wieczorek, który właśnie mówi o tym, że ten mężczyzna to jest po prostu taki włóczęgu turysta, który pojawia się w bardzo wielu kurortach, właśnie w takim okresie wakacyjnym, który wiedzie taki koczowniczy tryb życia, który pewnie nadużywa alkoholu, który właśnie tutaj troszkę pokombinuje, troszkę pozabawia, troszkę pewnie pożebrze o pieniądze, trochę, panie kierowniku, te klimaty. I że właśnie on ma należeć do jakiejś szajki takich ulicznych oszustów. Oczywiście nie, że okrada, czy nie jest kieszonkowcem, nie jest złodziejem, no ale takie gry jak w trzy kubki, czy tam jakieś karty, wiecie, to są po prostu patenty na wyciąganie od ludzi mnóstwa pieniędzy. No i właśnie ten mężczyzna ma w tym procederze gdzieś tam brać udział. No i uwaga. I ten filmik się pojawia gdzieś tam w sieci, oczywiście jako jeden ze 100 tysięcy różnych filmików, który ma udowadnić, że to jest mężczyzna z ręcznikiem. Swoją drogą kilka lat wcześniej pojawia się kolejny filmik, kolejne nagranie, ale udostępnione tym razem przez policję, z jednego z klubów, który znajduje się na plaży przy właśnie drodze do Gdańska, przy Deptaku, na którym mężczyzna z ręcznikiem no, z bardzo dużym prawdopodobieństwem tam jest, ponieważ jest to ta sama noc. Jest mężczyzna tak samo ubrany, też ma na ramieniu jakiś ręcznik. No i kilka tam godzin czy godzinę po zaginięciu, po tym jak Iwona właściwie znika z kamer i już nie wiadomo, co się z nią dalej dzieje, ten mężczyzna wraca tą samą drogą, tylko już nie ma koszuli na sobie. Może się upocił, jak tańczył, nie wiem. No w każdym razie tej koszuli nie ma, więc wtedy zaczęła funkcjonować taka teoria, że właściwie to hipotezy zaczęto stawiać, że pewnie w ciągu tej godziny mężczyzna na Iwonę napadł, zrobił jej krzywdę, a później miał zakopać jej ciało. Natomiast biorąc pod uwagę, że był sam, że było już jasno, a jak wiemy, mimo że mówimy tutaj o godzinach 4-5 rano, to wydaje nam się, że to są takie martwe godziny, kiedy właściwie ulice są puste, ale po pierwsze 5 rano to już nie jest godzina, kiedy jest pusto. Może jest pusto w weekendy, ale nie w Sopocie, nie nad morzem. Na filmach widać, że tam po prostu toczy się życie w najlepsze. Po pierwsze, jeżdżą tam patrole policji, to też zaraz będziemy o tym mówić. Są tam śmieciarki, są ludzie, którzy wracają z imprez, są ludzie, którzy przychodzą tam do pracy.
nie ma bardziej takich aktywnych miejsc, w których trzeba bardziej i więcej pracować chyba niż lokale gastronomiczne latem przy samej plaży w Sopocie, Gdańsku, nie wiem, Mielnie, Międzyzdrojach, Pobierowie czy gdziekolwiek. Po prostu tam, nawet jeżeli restauracja otwiera się o 12, to pewnie od 6 czy 8 rano trzeba naprawdę ostro pracować, przygotować kuchnię, posprzątać knajpę, zrobić zaopatrzenie, przyjąć towar, bla, bla, bla. Więc mnóstwo takich samochodów dostawczych już na ulicach jest. Jest mnóstwo ludzi, którzy otwierają te knajpy, znajomych, otwierają się powoli jakieś tam sklepiki, nie sklepiki, bo na plaży ludzie już, nie wiem, są od 8, czasami 9 rano. Wiem, jak czasami bywa w takich bardzo uczęszczanych turystycznie miejscowościach, że te miejsca na plaży się po prostu zajmuje. Więc jest tam tłum. Bardzo małe prawdopodobieństwo jest, że nie pod osłoną nocy, tylko właśnie już w pełnym słońcu, rano, kiedy już nie dobiegają żadne odgłosy imprez, żadne hałasy z knajp, kiedy ludzie pijani już raczej schodzą z tych ulic, pozostają już ludzie trzeźwi, biegacze, właśnie pracownicy, miałoby dojść do napadu na dziewczynę wśród tych ludzi, miałoby być dokonane zabójstwo i potem jeszcze ktoś miałby bardzo skutecznie, no bo wiemy, że skutecznie, ukryć zwłoki. Jeżeli mowa tutaj o ukrywaniu zwłok, to przez ten czas, który rzekomo ten mężczyzna z ręcznikiem miałby mieć na to, żeby zwłoki Iwony zakopać, no to mowa tutaj tylko o piasku, ponieważ nie miał żadnej łopaty, żadnego narzędzia. Oczywiście mógł mieć gdzieś to schowane, no ale żadnych dowodów, żadnej łopaty, niczego nie znaleziono nigdy, więc nie można zakładać, że takie... Znaczy, z małym prawdopodobieństwem można zakładać, że taką łopatę miał. Oczywiście nie można tego wykluczyć, no ale nie można wykluczyć niczego generalnie, idąc tym tokiem myślenia. No w każdym razie te zwłoki miałyby być zakopane w piachu na plaży, więc na pewno do dzisiaj byłyby po pierwsze odkryte, a po drugie wzbudziłby taki proceder, no uwagę na pewno kogoś. Nawet jeżeli ktoś spacerowałby sobie wtedy brzegiem morza, no to na takim miejscu jak plaża, gdzie pole widzenia jest takie, że właściwie nic nie zasłania, a po drugie, no ktoś, kto idzie od długiego czasu, może patrzeć w jeden punkt, bo po prostu idzie wolno, a widzi z daleka, raczej bym to z pewnością wykluczała, że do takiego czegoś doszło. W każdym razie w grudniu 2022 roku policja oficjalnie publikuje to nagranie z tych trzech kubków i nagle po kilku dniach ten poszukiwany od 12 lat mężczyzna po opublikowaniu nagrania przez policję, czyli wcale nie w mainstreamowych mediach, a sprawą Iwony, kiedy już się w nią zajęła policja i cała Polska zaczęła nią żyć, nie ma bardziej znanej sprawy zaginięcia kogokolwiek od sprawy Iwony Wieczorek w tym kraju. Nigdy nie było niczego bardziej popularnego od sprawy zaginięcia Iwony, jeżeli chodzi o zaginięcia. To właśnie w związku z tym zarówno wizerunek mężczyzny z ręcznikiem, jak i sprawa Iwony i poszukiwania i wszystkie informacje o jej zaginięciu były podawane, nie wiem, w wiadomościach, w głównych wydaniach serwisów właśnie informacyjnych, to mam na myśli. Były podawane w gazetach, na pierwszych stronach gazet, lokalnych, nielokalnych, w radiach, w internecie. No, Jezu, no nie wierzę, że przez 12 lat ten człowiek nie wiedział, że jest poszukiwany. No i nagle po tych 12 latach, akurat po tym konkretnym komunikacie z policji, zgłasza się sam na komisariat. I okazuje się, bo zgłosił się w Chorzowie, bo właśnie to tam mieszka obecnie, na miejsce od razu przyjeżdżają śledczy z archiwum MIX, którzy tę sprawę prowadzą, przesłuchują go. To przesłuchanie trwa do późnej nocy, trwa kilkanaście godzin. Mężczyzna składa jakieś zeznania, zostaje wypuszczony, nie zostaje zatrzymany, nie zostaje mu postawiony żaden zarzut. Czy wniósł do tej sprawy coś nowego, coś ważnego, czy podał jakieś kluczowe informacje? Oczywiście nie wiadomo. Ale skoro jesteśmy w grudniu 2022 roku, to właśnie wtedy dzieje się chyba najbardziej medialna rzecz
z tak zwanego przełomu w sprawie Iwony Wieczorek, mianowicie na żywo na różnego rodzaju stacjach informacyjnych pokazywany jest Sopot, a konkretnie właśnie Zatoka Sztuki, cała otoczona taśmami policyjnymi, wokół której to Zatoki Sztuki, tego całego budynku, prowadzone są poszukiwania, przeszukiwania terenu. I początkowo wygląda to tak, jakby... No właśnie, jak to wygląda? Wszystko jest komentowane w kontekście sprawy Iwony Wieczorek, mimo że nigdy ta sprawa Iwony Wieczorek bezpośrednio nie łączyła się z tą Zatoką Sztuki. I nawet w tych wszystkich pierwszych ustaleniach policji Zatoka Sztuki się nawet nie pojawia. Pojawia się temat Zatoki Sztuki w kontekście sprawy Iwony po raz pierwszy, kiedy po pierwsze pojawia się wpis tak zwanej, czy tak zwanej, no, kobiety, czy osoby, która podaje się na jakimś forum jako Lidia 90. I ona tam wtedy ma mówić o 60-letnim Krystianie z Trójmiasta, który miał Iwonę wykorzystywać seksualnie, który miał handlować właśnie kobietami, który miał być sutenerem i właśnie dla którego to Iwona pracowała. Rzekomo z tą Lidią 90 skontaktował się Krzysztof Rutkowski, ustalił jej tożsamość, ale okazało się, że ta kobieta niczego nie wie, że pomieszała przede wszystkim fakty, że 60-letni Krystian, o którym ona pisze, to jest po prostu jakiś człowiek faktycznie istniejący, ale pomyliła tego człowieka z Krystkiem, dodała 2 do 2, wyszło jej 8, I podzieliła się taką informacją. Natomiast kiedy policjanci wezwali Rutkowskiego do siebie na przesłuchanie, to nagle, oczywiście działo się to bardzo późno, więc to już było po, nawet nie wiem, czy nie po latach, od kiedy ten wątek z Lidią 90 się pojawił. Więc kiedy Rutkowski na to przesłuchanie się stawia, to już mówi, że nie ma numeru do tej kobiety, że on nie zapamięta, jak ona się nazywała, więc w żaden sposób nie nakierował śledczych, nigdy nie ujawnił tożsamości tej kobiety, którą rzekomo miał ujawnić, co mi każe myśleć, że nigdy takiej osoby nie spotkał. No, przepraszam najmocniej, ale jeżeli ktoś podaje się za detektywa i twierdzi, że jest tak skuteczny, no to do jasnej ciasnej, chociaż ma jakąś notatkę z tamtego spotkania czy ustalenia, no to raczej nie jest byle bzdura i jakąś dokumentację powinien chyba z tego mieć. W każdym razie nic nie wiem, nie pamiętam. Tak się stało. Natomiast dziennikarze w ciągu wielu lat swoich śledztw w tej sprawie trafiają na wpis użytkownika o nicku Observer, który dodał komentarz miesiąc po zaginięciu Iwony, czyli jeszcze w 2010 roku, i wpis ten wydaje się być dziennikarzom wiarygodny. A w tym wpisie czytamy tak, to jest cytat. Krystian z Sopotu to Alfons, który zlecił porwanie Iwony. Miała być luksusową call girl i chodzić do najbogatszych ludzi. Iwona nie była prostytutką. Bawiła się często w klubie, gdzie były prostytutki, i właziła im trochę w paradę. Goście chcieli ją mieć za każdą cenę. Szybko pojął to Alfons Krystian, że jest to kura znosząca złote jajka. Wykorzystał więc, że dziewczyna poszła sama. On ją namierzał w celu porwania i zrobienia z niej luksusowej dziwki. Resztę znacie. Sama Lidia 90 myślała, że jest dobrze ukryta i anonimowa w internecie, i jej wypowiedź była po części prawdziwa. Ona mogła gdzieś widzieć Iwonę na jakiejś zabawie, ale mylnie wzięła Iwonę za jedną z płatnych panienek. Krystian Alfons znał Iwonę z widzenia i sam miał na nią wielką ochotę, ale dziewczyna nie reagowała na jego zaczepki. Postanowił śledzić ją i kiedy w klubie Iwona się pokłóciła z którąś z pracownic, tutaj cudzysłów, Krystiana doniosła mu o tym, a ten wysłał ekipę. Potem Iwona była przetrzymywana i gwałcona. Podawali jej narkotyki i próbowali przekonać raz siłą, raz groźbą. Później, gdy sprawy już zabrnęły za daleko, Krystian Alfons zabił Iwonę prawdopodobnie przedawkowaniem narkotyku i zlecił utopienie zwłok w Bałtyku.
W jednym z artykułów Mikołaja Podolskiego możemy przeczytać słowa jednej z pracownic Dream Clubu, która pracowała tam właśnie w tym 2010 roku. Ta sama, o której wcześniej mówiłam, że pamięta Iwonę, że przychodziła do tego klubu w obecności Krystka. No ale to jest właściwie jedyna osoba, która potwierdza, że taka znajomość faktycznie istniała. Natomiast w tym anonimowym wpisie ta znajomość Iwony z Krystkiem, rzekoma znajomość, jest nazwana znajomością z widzenia, że to jakby nawet nie Iwona znała Krystka, tylko Krystek po prostu gdzieś tam tę Iwonę sobie upatrzył. No i teraz, czy jest to prawdopodobna wersja wydarzeń? I tak, i nie. Wierzę w to, że Krystian mógł na Iwonę polować w jakiś tam sposób, że może chciał z niej zrobić dziewczynę, która w tym Dream Clubie będzie pełniła rolę jakiejś hostessy, czy jakiejś atrakcyjnej dziewczyny, która, no, która będzie świadczyła jakieś tam, nie wiem, może usługi, ale też nie wiem, ponieważ Krystek raczej celował w dużo młodsze dziewczyny i niestety celował w dziewczynki nawet w wieku 12, czy 13 lat, czy 14, tak jak Anahit. Zresztą do Krystka jeszcze wrócimy, bo zapadły wyroki w jego sprawie i doszło do zatrzymania go, i to całkiem niedawno. Natomiast czy prawdopodobnym jest to, że Krystek wyszedł za Iwoną i że ją po prostu sobie wtedy, powiedzmy, porwał, czy że wykorzystał to, że Iwona była sama? Bardzo, bardzo, bardzo szczerze w to wątpię. Wątpię w to dlatego, że wyobraźmy sobie tę sytuację. Iwona wychodzi z tego klubu, jest wzburzona, jest sama, jest jakaś pierwsza w nocy, kiedy ona to robi. Jeżeli piła w tym klubie alkohol, chociaż mało kto mówi, że tak było, że raczej alkohol był na biforze, a ten before się już parę ładnych godzin wcześniej skończył. I jeżeli w tym klubie już nikt nie pił alkoholu, na pewno nie Iwona, no to po prostu, biorąc pod uwagę jeszcze metabolizm 19-latków i to, że Iwona się tam bawiła, ruszała, tańczyła, to z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że nie była wcale pijana. No może była pod jakimś wpływem alkoholu, ale nie na tyle była pod wpływem, żeby, nie wiem, nie móc myśleć w miarę rozsądnie, logicznie i trzeźwo. I Iwona wychodzi z tego klubu, pewnie przez jakiś czas jeszcze idzie w tych butach, potem długo przesiaduje pod hotelem chińskim, snuje się po tym Sopocie, widać na nagraniach z kamer jeszcze jak jest ciemno, czyli jest jakaś pierwsza, druga w nocy, jak ona idzie ulicą Grunwaldzką, jak przechodzi przez ulicę, jak idzie w stronę tego hotelu chińskiego, pisze jeszcze z ludźmi. Gdyby ktoś ją obserwował, to najłatwiej gdzie ją zgarnąć? No pewnie z ulicy w tym Sopocie, gdzie ten Krystek jest. W jaki sposób Krystek miał śledzić Iwonę? Idąc za nią pieszo, wysyłając jakiegoś swojego, nie wiem, pracownika, czy jakiegoś, nie wiem, kogo. Krystek też nie był osobą, która miała jakąś swoją świtę. On sam był kierowcą swojego szefa, więc to też nie był jakiś, to był Alfonsem i był potworną postacią, predatorem i gwałcicielem, ale to nie był człowiek, który, nie wiem, miał pod sobą jakichś pracowników, którym mógł zlecić śledzenie Iwony. Poza tym na trasie, którą Iwona się poruszała, na trasie kilkukilometrowej prostej drogi, na której cały czas ktoś jest, no ona by się z pewnością zorientowała, że ktoś ją siedzi, tym bardziej, że była widziana, jak siedzi na ławce, była widziana, jak idzie wolno, jak zdejmuje buty, jak te SMS-y pisze. Zorientowałaby się, że ktoś za nią idzie i pewnie widzielibyśmy ją w towarzystwie kogoś, na przykład, nie wiem, no mógłby ktoś podejść, wzbudzić jej zaufanie, powiedzieć, że ją odprowadzi. Przede wszystkim taki Krystek, żeby zwabić Iwonę do swojego samochodu, w ogóle, żeby Iwonę w jakiś sposób, nie wiem, porwać, czy doprowadzić do jakiegoś takiego kontaktu z nią, co by zrobił? Podjechałby samochodem i powiedział: dziewczyno, słuchaj, idziesz sama, nie masz butów, wiem, że nie masz kasy, pada ci ten telefon. Znaczy, dobra, on o tym, powiedzmy, nie wiedział, no ale tak to sobie, nie wiem, wyobrażam. Chodź, podwiozę cię, nie wygłupiaj się, nie będziesz szła boso przez tam ileś kilometrów.
i sprawa załatwiona. Natomiast z dużym prawdopodobieństwem wiemy dzisiaj, że Iwona doszła najprawdopodobniej w ogóle prawie pod swój dom. Czyli jest, mówimy tutaj o godzinie późna czwarta, w okolice piątej. Przez tyle godzin ktoś miałby się snuć za Iwoną od tej pierwszej. Średnio. W sensie mnie to średnio przekonuje. Wyrażam swoją opinię. Możecie oczywiście interpretować to inaczej. Mi się to wydaje bardzo mało prawdopodobne. Poza tym myślę, że wiedzielibyśmy i widzielibyśmy przynajmniej na dwóch czy trzech monitoringach, że po kilku minutach za Iwoną pojawia się ta sama postać tu i tu. A tak się nie stało. Co natomiast ważne w kwestii powrotu Iwony do domu, to to, że 12 minut po tym, jak uchwyca ją kamera przy tym wejściu numer 63, kiedy Iwona już jest w Gdańsku, widać przejeżdżający tamtędy patrol policji. Jakim cudem patrol przejeżdża po deptaku, który jest chodnikiem i ścieżką rowerową? Otóż w taki sposób, że ja w Sopocie bywam dość często, kilka razy do roku. Jest to akurat miejscowość, którą bardzo lubię. I wiem, że wiem, co oznaczają te patrole, które tam przejeżdżają. Po prostu jeżdżą tamtędy z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że jest to najbliższa taka droga, którą można dostać się po pierwsze najbliżej morza, czyli patrolować to, co się dzieje przy wejściach na plażę, czy siedzą tam na przykład wzdłuż tego chodniczka osoby, które, nie wiem, spożywają alkohol, czy które na przykład nielegalnie handlują. No oczywiście powinna się tym zajmować Straż Miejska, ale osobiście Straży Miejskiej nie pamiętam chyba, ale dobra, to nie znaczy, że nie, jest Straż Miejska w Sopocie, dobra. W każdym razie te patrole tamtędy jeżdżą. Poza tym często właśnie od strony morza wjeżdżają w różnego rodzaju uliczki, na których parkują samochody. W Sopocie właściwie w całym mieście niemalże obowiązuje płatna strefa parkowania, o której ludzie nie wiedzą, albo często im się wydaje, co, przecież podjechałem pod uliczkę jednokierunkową, przy której, co prawda, no, stoi sznur samochodów, ale tutaj są wszędzie słupki, jednokierunki, no, kto mnie tutaj złapie? No właśnie te patrole policji wystawiają mandaty i pilnują otoczenia. I one się faktycznie tam kręcą notorycznie. Jeżdżą ścieżką rowerową. Poza tym w dzisiejszych czasach, tak nie było jeszcze wtedy, ale w dzisiejszych czasach w Gdańsku, Sopocie, nie wiem jak jest w Gdyni, ale na pewno w Gdańsku i w Sopocie jest bardzo popularna komunikacja hulajnogami elektrycznymi, tymi takimi, wiecie, wynajmowanymi przez aplikacje. I w całym Sopocie są strefy, również to jest w Gdańsku, są takie strefy, gdzie jest ograniczenie prędkości i one są często, te hulajnogi, jakby z automatu już przystosowane poprzez GPS, dlatego że zwalniają w pewnych miejscach automatycznie, ale też są strefy, w które tymi hulajnogami wjechać nie można. No i te patrole też sprawdzają właśnie ludzi, którzy jeżdżą tymi hulajnogami, jak jeżdżą, gdzie te hulajnogi są i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jest wielu turystów, dużo rzeczy się może dziać, ta policja tamtędy jeździ. Więc nic dziwnego, że policja tamtędy przyjeżdża. Ale to też nie jest nic, co w tej historii powinno budzić nasze zdziwienie. Bo myślę, że właśnie w takim kontekście ten patrol w wielu miejscach, w których o tej sprawie się wspomina, pojawia, że dlaczego tam nagle przyjeżdża patrol? Dziwne natomiast i bulwersujące w moim odczuciu jest to, że nawet jeżeli ten patrol przejeżdża tamtędy 12 minut po tym, jak Iwona idzie pieszo, a Iwona nie idzie jakoś bardzo szybko, nie idzie jakimś takim prawie truchtem, idzie dziarsko, nie idzie powoli, ale nawet jeżeli 12 minut później pojawia się samochód, to on i tak jedzie taką prędkością, że tę Iwonę pewnie w kilka minut dogoni. Wszystkie radiowozy są wyposażone w kamery, więc jeżeli Iwona dalej znajdowała się na deptaku, to te kamery powinny Iwonę zarejestrować. Nigdy
policjantów, którzy wówczas mieli służbę, którzy tym radiowozem kierowali, nie zostali oni nigdy przesłuchani, nie ma bowiem ani słowa o nich, ani o ich przesłuchaniu w aktach sprawy. Nie zabezpieczono nigdy żadnego nagrania z radiowozu policyjnego. No i to znowu pokazuje ogromne zaniedbania właściwie ze strony policji, że taką właściwie, no takie wiarygodne źródło informacji na temat Iwony było przeoczone. Oczywiście może się zdarzyć tak, że Iwona bardzo niedługo po tym, jak już doszła trochę w głąb, w sensie mówię tutaj o jakby będąc na wysokości parku Reagana, mogła skręcić w prawo i przez ten park po prostu sobie pójść i zniknąć już z deptaka. I policja mogła sobie jechać dalej i ich drogi mogły się nigdzie nie przeciąć. No ale nie można tego wykluczyć, że Iwona szła dalej prosto, bo może szła drogą dłuższą, ale chciała po prostu iść cały czas pewną drogą. Nie wiem, jakie są ścieżki wszędzie w parku Reagana, ale zważywszy na to, że szła boso, w parkach często są też żwirowe ścieżki. Może nie wszędzie była taka nawierzchnia, jaką Iwona szła sobie wzdłuż tego tym deptakiem. No nie wiem. I co się dzieje dalej w sprawie Iwony i co teraz, czym teraz żyjemy w 2023 roku? No to żyjemy chociażby tym, że wypływa nagle sprawa zeznań niejakiego Krzysztofa K. czy Krzysztofa T. Różnie dane tego mężczyzny są w mediach przedstawiane. Rutkowski mówi o tym, że nie wiemy w ogóle, kim ten mężczyzna jest, ponieważ jego dane są ukryte. Wiadomo, że ma tak na imię, ale nie wiadomo, jak ma na nazwisko. Jest to człowiek, który był związany ze światem przestępczym, siedział w więzieniu z powodu jakichś tam swoich rzeczy i stał się nagle jakimś informatorem policji, którego zeznania właśnie o znajomości Iwony z Krystkiem i z Marcinem T. miały być właśnie znowu gdzieś tam podbijane. Natomiast co ten mężczyzna dokładnie zeznał, nie wiadomo, czy jego zeznania są wiarygodne, nie wiadomo, kim on jest, nie wiadomo. Wiadomo natomiast tyle, że te zeznania gdzieś tam były znowu brane pod uwagę tego właśnie człowieka i wiemy to od jakiegoś źródła w policji, które wypowiedziało się w jednym z niedawnych materiałów, ale też nie wiem do końca, w którym serwisie tak było. Kolejna rzecz, która wstrząsnęła opinią publiczną w okolicach grudnia i stycznia 2022-2023, to postać Patryka Kalskiego. Mężczyzny, który z Zatoką Sztuki był związany w taki sposób, że nie był bezpośrednim pracownikiem Zatoki Sztuki, to znaczy nie był nigdy przez Zatokę Sztuki bezpośrednio zatrudniany. Pracował w firmie, znaczy właściwie to posiadał sam firmę, miał własną firmę nagłośnieniowo-oświetleniową, która nazywa się Akard Studio i był po prostu zleceniobiorcą Zatoki Sztuki w kontekście różnego rodzaju imprez, wydarzeń, które tam były organizowane. Ale działo się to właśnie lata temu i przez całe swoje właściwie życie mówił o tym, że w sprawie Iwony Wieczorek niczego nie wie, a to, co wie, to właściwie tyle, że z Iwoną naprawdę sprawa Zatoki Sztuki, czy w ogóle to Zatoka Sztuki i ten Derów nie ma ze sprawą Iwony nic wspólnego, poza tym, że po prostu dzieje się to w tym samym mieście. Ale później zaczął się krytycznie wypowiadać na temat szefa Zatoki Sztuki, czyli tego Marcina T., i Patryk Kalski miał mówić o tym, że no wiadomo, że Iwona po prostu w tym klubie była widywana. Mówię tutaj o klubie Dream Club. Wiadomo, że był to też klub Marcina T. I im dalej właściwie w las, im później się nasz kalendarz posuwał, to tym Patryk Kalski był bardziej rozmowny w kwestii Iwony Wieczorek. Ciekawe też jest to, że Patryk Kalski był wiele lat temu partnerem życiowym jednej z prezenterek telewizyjnych, Doroty Gardias. Z tego względu był taką postacią, powiedzmy, ze świata celebryckiego, co tylko potem podbiło tę historię, że faktycznie widzicie to celebryta, który z Zatoką Sztuki miał coś wspólnego i mówił tutaj coś o Iwonie.
Patryk Kalski nigdy oficjalnie na temat Iwony się nie wypowiedział, natomiast kontakt z nim nawiązał Mikołaj Podolski, który w jednym z wywiadów, dokładnie w rozmowie dla kobietagazeta.pl, dla tego serwisu, mówi tak. Pamiętam szczególnie tę atmosferę strachu. Wiele osób było zastraszanych w środowiskach klubowych, gdzie panowała zmowa milczenia. To było niezwykle trudne śledztwo. Docierały też do mnie informacje, że wielu osobom zakazywano z nami rozmawiać. Największe zasługi w zastraszaniu w tamtym czasie miał niedawno zmarły Patryk Kalski. Twierdził, że wie, gdzie mieszkam, próbował wpływać na niektórych dziennikarzy, zachowywał się jak fanatyk, wierzył w jakiś spisek w sprawie Zatoki Sztuki. Nie mam wątpliwości, że ktoś wyprał mu mózg i ja wiem, kto to zrobił. Szkoda, że nie ma odwagi, żeby się teraz do tego przyznać, dodał Mikołaj Podolski. Januszowi, tutaj w domyśle Szostakowi, ktoś zabił psa, mimo że mieszkał pod Warszawą. Ja miałem głuche telefony w nocy, różne pogróżki. Nawet w zeznaniach do sprawy Iwony Wieczorek nakłamano na mój temat. Zrobiła to bardzo ważna osoba z Dream Clubu, ale oczywiście nie spadł jej za to włos z głowy. Pewnie nikomu stamtąd nie spadnie, wyjaśnił w tym tekście Mikołaj Podolski. Więc to jest sygnał, który wskazuje nam na to, że Patryk Kalski z tą sprawą coś miał wspólnego w takim negatywnym kontekście. Pod koniec 2022 roku Patryk Kalski nagle zaczyna chcieć mówić w sprawie Iwony Wieczorek, umawia się nawet na rozmowę z dziennikarzem Dziennika Bałtyckiego. Ale do tego spotkania nigdy nie dochodzi, ponieważ 1 stycznia 2023 roku Patryk Kalski nagle umiera. Oficjalną przyczyną śmierci była niewydolność krążeniowo-oddechowa i nie dopatrzono się w śmierci Patryka Kalskiego udziału osób trzecich. Nie była to śmierć, która była w jakikolwiek sposób podejrzana. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że może panować jakaś wielka zmowa milczenia w Trójmieście i pewnie w wielu kwestiach panuje taka zmowa milczenia. Natomiast śmierć Kalskiego nie jest badana pod kątem udziału osób trzecich, to wykluczono. Patryk Kalski został poddany oczywiście sekcji zwłok. Do tego wszystkiego został pochowany w Gdyni, nawet spoczął w Alei Zasłużonych, był podobno dość znanym działaczem miejskim, był właścicielem w momencie śmierci strzelnicy i był instruktorem strzelectwa, był trenerem koszykarskim, wykładowcą akademickim na AWF-ie. No taką dość znaną postacią, która być może wyobrażam to sobie w ten sposób, że oczywiście tutaj takim trójkątem ostrzegawczym, który pojawia mi się w głowie, to, że umawia się nagle po raz pierwszy na rozmowę w sprawie Iwony Wieczorek z dziennikarzem i nagle ginie. I oczywiście na to warto zwrócić uwagę. Aczkolwiek, dlaczego Patryk zaczyna umawiać się, czy umawia się z dziennikarzem na temat Iwony? Akurat wtedy, kiedy mija 13 lat od zaginięcia dziewczyny, może właśnie wtedy umawia się na tę rozmowę, ponieważ już trwają poszukiwania wokół Zatoki Sztuki, ponieważ robi się wokół tej sprawy głośno. Może dziennikarz umawia się z nim pod kątem sprawy Iwony Wieczorek oraz Zatoki Sztuki i ten Patryk Kalski ma coś tam powiedzieć w kwestii Zatoki Sztuki, bo raczej o tym tutaj miał więcej do powiedzenia. W każdym razie do tego spotkania nie dochodzi, mężczyzna umiera. Jest to taka dość, znaczy nie chcę mówić zagadkowa śmierć, no ciekawa w kontekście, stawiająca pewne pytania w kontekście timingu, ale może być to po prostu zwykły przypadek i pewnie takim przypadkiem jest. Zresztą, no, co Patryk Kalski mógł wiedzieć o Zatoce Sztuki, będąc tam tylko właścicielem firmy, która zajmowała się właśnie oprawą wizualną, tam jakąś świetlną i nagłośnieniową. Raz na jakiś czas, pewnie jak były eventy, to po prostu przywoził tam sprzęt do prowadzenia jakichś imprez i to pewnie nawet nie on sam, tylko pewnie jego pracownicy. Może coś wiedział po prostu od swoich znajomych. Nie wiem, co mógł wiedzieć. W każdym razie bierzmy pod uwagę też to,
że przez 13 lat tej sprawy mężczyzna twierdził, że niewiele na ten temat wie, aczkolwiek tam, gdzie był pytany i przez ludzi, przez których był pytany, to zachowywał się właśnie w taki sposób, jak wspomina to Mikołaj Podolski, w sposób agresywny, w sposób bardzo taki niepokojący, zastraszał, groził. Może dlatego, że właśnie po prostu był tym zmęczony, że był z tą sprawą wiązany. Tym bardziej, że jako były partner celebrytki związanej z TVN-em, na który po publikacjach Latkowskiego po prostu sypały się gromy z każdej strony takiej, powiedzmy, ultraprawicowej. Mówię o tym dlatego, że to tylko właśnie w mediach ultraprawicowych i prawicowych pojawiała się taka bardzo, bardzo duża kampania na temat właśnie TVN-u głównie i właściwie tylko TVN-u w kontekście pedofilii, że skoro mówimy o pedofilii w kościele, to mówimy też o pedofilii w strukturach celebryckich i w świecie celebrytów. No i tutaj, proszę Państwa, Kuba Wojewódzki, Dorota Gardias, Blanka Lipińska, która, nie wiem, zbiera bestsellery gdzieś tam Empiku, a Empik, transmisja z bestsellerów Empiku jest w TVN. No wiecie, te wszystkiego rodzaju powiązania, które niby istnieją, ale tak naprawdę ich po prostu nie ma, były tutaj tworzone. Sama Blanka Lipińska o Zatoce Sztuki niechętnie się wypowiada, natomiast padły z jej ust takie bardzo znamienite słowa, że kiedy ona się zorientowała, co w Zatoce Sztuki się dzieje i jakie tam przychodzą osoby i czego te osoby oczekują od właśnie właściciela Zatoki. Znaczy Zatoki, mówię tutaj o klubie The Roof. I co tam się dzieje? I szczególnie z udziałem kogo, czyli nastolatek niepełnoletnich, to miało Blankę Lipińską doprowadzić do pewnego rodzaju przemyśleń. I tutaj cytat. Ja byłam menadżerką odpowiedzialną za rezerwację. Moim zadaniem było sprzedać loże jak najdrożej. Przez 2 czy 3 lata byłam menadżerką różnych klubów. Generalnie kluby to nie są grzeczne miejsca. Ja osobiście bardzo się cieszę, że nie mam dzieci, bo jeszcze jak miałam 18 lat, pracowałam w Puławach na ochronie. I ja już wtedy, jako 18-latka, stwierdziłam, że nie chcę mieć dzieci. Trzeba też rozgraniczyć dwa miejsca. Ja pracowałam na górze w klubie w Zatoce Sztuki, nie pracowałam dla Zatoki Sztuki. Oczywiście, co Blanka Lipińska chce mówić na swój temat, to mówi, co, czego nie chce powiedzieć, tego pewnie od niej nigdy nie usłyszymy. Natomiast no, tutaj warto się z nią zgodzić, że kluby to nie są grzeczne miejsca i pewnie każdy z nas kiedyś był w klubie na imprezie, natomiast większość z nas po prostu idzie się tam pobawić ze znajomymi, wychodzi, do widzenia. Ale są ludzie, którzy z klubami są związani, którzy w klubach prowadzą jakieś takie swoje dość, jakby dużą część swojego życia w tych klubach prowadzą. No i tam się mogą dziać różne rzeczy. Natomiast kończąc wątek Zatoki Sztuki, to na ten temat na dzień dzisiejszy nie wiadomo zbyt wiele. Wiadomo natomiast tyle, bo ja założyłam na początku, zresztą znam pewnego dziennikarza, który pracuje właśnie w bardzo dużej, znanej krajowej redakcji w Trójmieście i początkowo on miał takie podejście podobne do mojego, czyli że te wszystkie kwestie zatrzymania nagle Pawła, przeszukania w Zatoce Sztuki, która przecież ze sprawą Iwony teoretycznie i właściwie, czy teoretycznie, no nie ma nic wspólnego raczej, ale no oczywiście dzieje się to wszystko w kontekście tego samego przedziału czasowego, tego samego miasta, tych samych miejsc, w których Iwona była widziana po raz ostatni, tego samego człowieka, który był właścicielem tego miejsca i tak dalej, i tak dalej. Więc pomyślałam sobie tak, że to po prostu jest pewnie jakaś taka akcja mająca na celu, nie wiem, wywołanie wilka z lasu, zasianie jakiegoś niepokoju, no po prostu prowokacja, czyli my coś robimy i teraz będziemy obserwować sobie konkretne osoby, które już mamy na swoim celowniku, jak one się teraz zachowają. Aczkolwiek nagrywam ten materiał 20 marca, publikacja jest kilka dni później, ale dosłownie 19 marca wyszedł materiał magazynu, inaczej, na kanale goniec.pl. Jest to portal, no taki
powiedzmy informacyjny, i tam pojawił się bardzo ciekawy, moim zdaniem, reportaż właśnie o sprawie Iwony Wieczorek. I zaraz o tym powiem, o tym reportażu, co tam się dzieje i na ile można ufać temu źródłu, już momencik, ale tam wypowiada się Marek Dyjasz. Marek Dyjasz to bardzo znana postać, myślę, wszystkim tym, którzy trochę znają i kojarzą policję i jakby ważne twarze policji. Marek Dyjasz już nie pracuje w policji, jest emerytowanym policjantem, natomiast był komendantem Komendy Głównej Policji, czyli tej policji najważniejszej w Polsce. I Marek Dyjasz oczywiście miał dostęp do akt sprawy Iwony Wieczorek, wypowiada się tam w tej sprawie i mówi o tym, że on początkowo również myślał, że te wszystkie działania wokół Zatoki Sztuki z tymi poszukiwaniami, przeszukaniami właściwie terenu wokół Zatoki Sztuki i samej Zatoki Sztuki, że to właśnie takie działania prowokacyjne. Natomiast kiedy zapoznał się z tym, kto tam pracował, jakie jednostki, jakich użyto technologii, ile to wszystko trwało, wyprowadziło go z tego myślenia, ponieważ jak na prowokację było to zbyt długotrwałe, zbyt zaawansowane, zbyt przede wszystkim kosztowne, żeby to miała być tylko prowokacja, więc on ocenia te działania jako bardzo konkretne i faktycznie jako działania po prostu operacyjne policji, znaczy operacyjne, też kryminalistyczne, no bo tam szukano czegoś konkretnego. Wydobyto zresztą jakieś rzeczy, znaleziska, nie wiem, ślady, zabezpieczono tam na miejscu. Nie wiadomo co, nie wiadomo do kogo miałyby te rzeczy należeć, czy no, po prostu na razie niczego nie wiemy, natomiast możemy przyjąć i założyć, że te działania nie były zwykłą tak zwaną pokazówką. Do dzisiaj, no, mówię tutaj o 20 marca, ja byłam ostatni raz w Sopocie w okolicach 10-12 lutego i przeszłam się właśnie w stronę Zatoki Sztuki i dalej teren Zatoki Sztuki jest otoczony taśmą policyjną. No jest to takie miejsce, no nie jest to miejsce zbrodni, miejsce jakiegoś przestępstwa, czy by bardzo możliwe, że przestępstwa, owszem. W każdym razie stoi tam cały czas samochód policyjny, jest tam jakiś patrol, nie można tam za tę taśmę wchodzić. No takie miejsce, w którym prawdopodobnie coś tam zabezpieczono lub szuka się dowodów w jakiejś sprawie, w jakiej, nie wiadomo. Ważne jest też to, że krakowski oddział prokuratury krajowej, która zajmuje się teraz sprawą Iwony Wieczorek, to tenże oddział skierował pismo do pomorskiej policji z żądaniem, uwaga, pisemnego poręczenia funkcjonariuszy w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Co to oznacza? Oznacza to, wiemy to z anonimowego źródła właśnie Mikołaja Podolskiego, że prawie 6 tysięcy policjantów musi złożyć pisemne poręczenie, że w sprawie dotyczącej, że w śledztwie dotyczącym zaginięcia Iwony Wieczorek nie doszło do utrudniania śledztwa oraz korupcji ze strony policjantów. Cytat, każdy ma potwierdzić w piśmie, że zapoznał się z zarządzeniem krakowskiej prokuratury i oświadczyć, czy ma wiedzę o utrudnianiu śledztwa oraz o korupcji w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek. Trzeba odpowiedzieć, czy się wie, czy się nie wie. I każdy taki list ma zostać wrzucony do osobistej koperty i wysłany na adres Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. 7 marca 2023 roku, czyli parę dni temu, Krystek został skazany na 2,5 roku więzienia za nagabywanie niepełnoletnich osób poprzez internet. Natomiast co ciekawe, to nie jest pierwszy wyrok, jaki zapadł w jego przypadku, ponieważ w listopadzie ubiegłego roku Krystek wyszedł z więzienia po tym, jak odbywał tam karę 3 lat pozbawienia wolności za gwałt na nastolatce. Krystek po wyjściu na wolność zaczął się ukrywać, bo oczywiście toczyły się przeciwko niemu inne, dalej się zresztą toczą jeszcze inne sprawy karne i ukrywał się, był poszukiwany listem, czy sądowym nakazem do odbycia kary,
i został zatrzymany w Wejherowie właśnie tego 7 marca w okolicach miejskiego ośrodka pomocy społecznej. Natomiast sprawa, za którą teraz Krystek został zatrzymany i w wyniku której został skazany tym wyrokiem 2,5 lat więzienia, to właśnie sprawa Anait, która w 2015 roku rzuciła się pod pociąg w Gdańsku-Oruni i potwierdzono to właśnie, że Krystek miał kontakt z Anait przez internet. Nie udało się udowodnić oczywiście gwałtu, myślę, że głównie przez to, że ofiara tego gwałtu nie żyje i nie może zeznawać w tej sprawie. Jedyne zeznania, które mówią o tym, że do gwałtu miało dojść, to zeznania koleżanki Anait, no ale to chyba trochę za mało, żeby, jak rozumiem, żeby tego Krystka skazać. Więc to są wyroki, które zapadły na łowcy nastolatek, ale co uda się Krystkowi i czy cokolwiek jeszcze Krystkowi zostanie przypisane, tego nie wiemy. Natomiast czas chyba teraz, żeby zająć się sprawą, która od poprzedniego odcinka Iwoni Wieczorek też jest dość ważna i dość znacząca i zmieniła się i kwestia się zmieniła. No i też trochę to nadaje takiej innej dynamiki temu wszystkiemu, co dzieje się w sprawie już Iwony Wieczorek. Otóż ten poprzedni odcinek o Iwonie Wieczorek, tam mówiłam głównie o ustaleniach Janusza Szostaka na podstawie książki Co stało się z Iwoną Wieczorek. I to była książka, która faktycznie nadawała tej sprawie trochę innego wydźwięku. Tam po raz pierwszy pojawia się tak publicznie postać Patryka G. Janusz Szostak się bardzo mocno zaangażował w tę sprawę, cały czas razem z Markiem Siewertem, który już w policji nie pracuje, ale który tę sprawę analizował. Jakby tutaj bardzo mocno skupiali się na postaci tego Patryka. No i oczywiście to do mnie akurat przemawiało. Zresztą tam przemawia bardzo wiele rzeczy, które głównie omawiam w pierwszym odcinku, czy w tej pierwszej części o Iwonie Wieczorek w pierwszym odcinku w 2019 roku. Głównie chodzi o to, że Patryk, dla tych wszystkich, którzy jakby nie będą słuchać tego odcinka jeszcze raz, tego sprzed 4 lat, to tylko przypomnę, że Patryk G. był partnerem, czy byłym chłopakiem Iwony, z którym to dziewczyna była w momencie swojego zaginięcia pokłócona. Co więcej, tydzień przed zaginięciem doszło do bardzo dziwnej sytuacji. Mianowicie Iwona została pobita. I to została pobita w obecności, czy nawet przez kolegów Patryka. I to wywołało w niej oczywiście no, ogromną wściekłość, złość. Patryk nie zareagował na to pobicie i tydzień przed swoim zaginięciem Iwona dzwoniła do Patryka w tej sprawie, że została przez jego znajomych pobita. Kiedy dzwoniła do Patryka, to w ogóle też moja wiedza na temat tego, czym są BTS-y i w jaki sposób możemy określić lokalizację osoby, była mniejsza niż dzisiaj. Więc dzisiaj też do tych BTS-ów podchodzę z większą rezerwą. To znaczy wtedy lokalizacja Patryka, jego telefon logował się w okolicach jego osiedla. To znaczy, że na pewno nie było go wówczas z Iwoną, na pewno nie było go tam, gdzie doszło do pobicia. Natomiast nie wiadomo, gdzie do końca był. Wiadomo, w jakich okolicach, prawda? W promieniu jakiego tam obszaru od danego tam przekaźnika BTS, od wieży BTS się znajdował. Natomiast tydzień później, kiedy Patryk twierdzi, że jest w tym czasie w swoim domu, to jego telefon loguje się w okolicach parku Regana. Jest to około 3 w nocy w okolicach parku Regana, gdzie odbywa się wówczas po pierwsze ognisko, w którym biorą udział znajomi Iwony. Ale to ognisko odbywa się wieczorem 16 i kończy się w okolicach pierwszej godziny czy tam północy, więc nawet jeżeli Iwona tamtędy później wraca,
to już tam nikogo z tych znajomych nie ma, to ognisko już dawno się skończyło. Ale Patryk tamtej nocy bawi się w jednym z klubów, który jest chyba Banana Beach. I to jest klub, który znajduje się na plaży, w namiocie. Nie jest to w żaden sposób jakaś ciekawa miejscówka, jak to określają inni. To raczej taki słaby bardzo, słabe takie miejsce, ale po prostu taka potańcowa. I tam na tej dyskotece Patryk się bawi tamtej nocy. Jest to na trasie Iwony, na wysokości parku Regana, więc Iwona mogła tam Patryka spotkać, tym bardziej, że telefon Patryka ostatni raz loguje się właśnie w okolicach parku Regana, potem dopiero loguje się rano w okolicach jego domu, a później wiemy tylko tyle, że Patryk pojawił się w chałupach, czyli na Półwyspie Helskim. Potem zresztą Patryk o tym, że był w chałupach, na początku się tego nawet wypierał, potem powiedział, że nie pamięta, więc taką dość dużą niepamięć miał. Natomiast twierdzi w zeznaniach, że z Iwoną się tamtej nocy nie widział. Natomiast to, co się wiąże z Patrykiem G., to fakt, że Iwona w trakcie imprezy w Dream Clubie najprawdopodobniej dowiaduje się o tym, że Patryk na imprezie w tym namiocie przy plaży jest i że się bawi z innymi dziewczynami. I to Iwonę ma wytrącić z równowagi, dlatego też kłóci się ze swoimi znajomymi, jest agresywna i z tego klubu wychodzi. Natomiast to, o co się tak naprawdę nastolatkowie wówczas, czy tam nastolatkowie, czy wcześniej dorośli się wówczas kłócą, do dziś nie jest wiadome. I to jest chyba największy znak zapytania, jeden z większych oczywiście poza pytaniem, co się dzieje z Iwoną, kto jest odpowiedzialny za jej zaginięcie, za jej śmierć, gdzie znajduje się jej ciało, tego nie wiemy. Natomiast takie pytanie mniejszego może kalibru, ale bardzo ważne, na które nigdy nie uzyskano jednoznacznej odpowiedzi, jest takie, o co się nastolatkowie wówczas pokłócili. Znajomi cały czas Iwonę twierdzili i mówili o nic ważnego, no dobra, o nic ważnego, czyli o co? O to, że nie wiem, że ktoś jest, nie wiem, chamski, że ktoś nie wziął kasy, że ktoś zrobił coś, na co się nie umawiano, albo nie zrobił czegoś, na co się umawiano. O co się pokłóciliście? Raczej jesteśmy w stanie zawsze powiedzieć, o co się kłócimy. Może czasami są awantury, które wybuchają z małej głupotki, ale jesteśmy nawet w stanie prześledzić gdzieś tam jakiś tok tej kłótni, czyli od czego wychodzi, przez co się przetacza ta kłótnia i na czym się kończy. Tutaj nigdy te odpowiedzi nie padły. Pojawia się tylko taki motyw, że właśnie Iwona te SMS-y otrzymuje o Patryku i to zostało potwierdzone. Natomiast do dzisiaj nie wiadomo, o co się ludzie, tam znajomi Iwony, kłócą z Iwoną. No i to jest takie strasznie słabe ze strony tych znajomych, że oni nigdy tego nie powiedzieli. Z drugiej strony ja przypuszczam, że oni naprawdę nie mają w tej sprawie zbyt wiele więcej do powiedzenia. Chyba że są to rzeczy nie bezpośrednio związane z jej zaginięciem, ale są to rzeczy, które miałyby ujawnić ich jakieś tam kiepskie wybory życiowe. Tutaj nawiązuję bardziej do tego, że Paweł w domu Iwony usuwa jakieś tam rzeczy z jej komputera. Więc no nie są do końca szczerzy z policją. Być może śledczy też nie zapewniają ich o tym, że jeżeli udzielicie informacji na temat Iwony, nieważne czego byście nam tutaj nie powiedzieli, nie zostaniecie pociągnięci do odpowiedzialności. Czasami się takie umowy, czy tam powiedzmy pakty z prokuratorami, czy ze śledczymi zawiera. No po prostu lepiej raczej posunąć się w sprawie zabójstwa do przodu, niż stracić jakiś trop przez to, że można kogoś, nie wiem, pociągnąć za parę gramów narkotyków, no jeżeli chodzi na przykład o narkotyki, do odpowiedzialności za posiadanie, nie wiem, marihuany, nie? Więc to jest taka bardzo słaba kwestia. W każdym razie w materiale, który został opublikowany 19 marca 2023, Marek Dyjarz mówi o tym, że jego zdaniem ustalenia Janusza Szostaka z pierwszej książki, po pierwsze są zbieżne z ustaleniami policji, zbieżne z tokiem śledztwa, stanowią również bardzo ważne źródło informacji dla śledczych i Marek Dyjarz zapewnia,
że śledczy korzystali z ustaleń Janusza Szostaka. No i tutaj Marek Dyjarz mówi również o tym, że, co też mówi oczywiście Janusz Szostak w swojej pierwszej, jak i drugiej książce, a nawet chyba od tego się zaczyna pierwsza książka, że w myśl starej zasady kryminalistyki i w ogóle takiej sztuki śledczej nazwisko zabójcy znajduje się w pierwszym tomie akt. Według Janusza Szostaka tak jest. Janusz Szostak całą pierwszą książkę pisze pod właśnie kątem tego, że pokazuje właśnie postać i związek ze śmiercią Iwony, czyli z jej zaginięciem właśnie Patryka G. No i tutaj Marek Dyjarz mówi o słuszności ustaleń Szostaka i mówi o tym, że w jego opinii nazwisko zabójcy znajduje się w pierwszym tomie akt. Więc trochę myślę, że tak między słowami mówi nam o tym, że przychyla się do ustaleń Szostaka, że to właśnie Patryk G. ma mieć coś wspólnego ze śmiercią Iwony. Ale materiał Gońca to jest taka perełeczka, którą ja tam wyłuskuję na temat Patryka G. Natomiast ten materiał głównie skupia się na konflikcie na linii Szostak versus mama Iwony versus również jeszcze Rutkowski, ponieważ w 2021 roku, w maju, dochodzi do konferencji prasowej zorganizowanej przez biuro Rutkowskiego. I w trakcie tego spotkania Rutkowski informuje o przebiegu swojego śledztwa oraz o swoich ustaleniach. Wspomina o tym, że jego grupa przeszukała ponownie okolice miejsca zaginięcia Iwony Wieczorek, dzięki którym udało się zabezpieczyć ubrania oraz dwa noże, bojowy i kuchenny, oraz nylonowe rękawiczki i damskie rajstopy. Dzieje się to 11 lat po zaginięciu Iwony. Nie wiem, w jaki sposób Rutkowski ustala miejsce zaginięcia Iwony na tyle konkretne, że na tym terenie znajduje jakieś rzeczy, ponieważ ja i myślę, że większość z nas i większość z was ma taką świadomość, że ten teren, na którym Iwona zaginęła, ma 2 kilometry do domu od ostatniego miejsca, gdzie widzą ją kamery, do swojego domu ma około 2 kilometry, do przejścia 2 kilometry. Natomiast jeżeli mówimy o poszukiwaniach, to zawsze wówczas zatacza się kręgi tych poszukiwań. Więc jeżeli mówimy o średnicy 2 kilometrów, no to jest to gigantyczny teren. No więc Rutkowski twierdzi w tym 2021 roku, że on takie ślady zabezpiecza. Czy znalezione rzeczy mają jakikolwiek związek z zaginięciem Iwony Wieczorek? Przez 2 lata nie udało się ustalić niczego, co by potwierdzało, że to są jakieś rzeczy do Iwony należące, czy mające związek z jej zaginięciem. Nigdy taka informacja się w mediach nie pojawiła. Nigdy policja nie wypowiedziała się na ten temat. Ja zakładam więc, że nie. Natomiast niewykluczonym jest, że Rutkowski po prostu policji takie dowody, czy takie zabezpieczone przedmioty dostarczył i być może śledczy coś tam pracują na tych dowodach, ale znając tę sprawę, gdyby coś miało wspólnego to z Iwoną, to raczej policja by o tym powiedziała. Ale być może akurat, jeżeli tak by się stało, to może akurat jest to ta informacja, której policja nie udziela. Ale też uzyskujemy tutaj odpowiedź na pytanie, jaki dokładnie teren przeszukiwał Rutkowski. Otóż przeszukiwał jakiś bardzo konkretny, zawężony fragment terenu, który wskazał mu jego własny, anonimowy informator, którego oczywiście nikt nie przesłuchuje. Rutkowski do dzisiaj chyba broni jego tożsamości. I podczas tej konferencji, na którą Rutkowski zaprasza mnóstwo dziennikarzy, łączy się zdalnie z mamą Iwony, która cały czas szuka swojej córki, mówi zresztą, że nie spocznie, dopóki się nie dowie, co z Iwoną. No i na tamten moment działa wspólnie z Rutkowskim, no ponieważ on znowu coś w tej sprawie rusza do przodu, a poza tym jest to moment, w którym pani Iwona jest już chyba skonfliktowana z Januszem Szostakiem, głównie przez jego drugą książkę, która nosi tytuł, pierwsza to co stało się z Iwoną Wieczorek, a druga książka nosi tytuł
kto zabił Iwonę Wieczorek. I ta książka mamę Iwony wyprowadziła z równowagi. Po pierwsze dlatego, że ta książka stawia tezę o zabójstwie i jakby ją już tylko forsuje. Zresztą Janusz Szostak wokół tej drugiej książki wypowiadał się jednoznacznie, że on wie, kto zabił, że on już wie, że Iwona nie żyje. No i teraz, kurczę blade, jak ja to mam opowiedzieć, żeby powiedzieć to z szacunkiem do wszystkich stron, ale też z zachowaniem takiego zdrowego rozsądku. Kilka tygodni temu rozmawiałam z synem pana Janusza Szostaka, z panem Aleksandrem, który dzisiaj zajmuje się fundacją na tropie, fundacją, która do pana Janusza Szostaka należała. I mimo, że Janusz Szostak może nigdy nie wszedł ze mną w jakiś otwarty konflikt, ale spięliśmy się kiedyś w komentarzu. To znaczy, pan Janusz Szostak mnie jakoś w tym komentarzu bardzo niemiło potraktował. W kontekście w ogóle innej sprawy, ale tak bardzo negatywnie powiedział właśnie o moim podcaście, o tym, nawet nie wiem, czy o moim konkretnie, ale no generalnie narracja poszła w kierunku podcasterzy to złodzieje, plagiatorzy i tak dalej. Było to dawno temu, natomiast pan Aleksander przeprosił mnie za słowa ojca. Powiedział, że nie wie w sumie, czemu tak się zachował, że on jakby nie uważa tego samego i że chciałby jakąś tam współpracę nawiązać, więc jestem jakby w kontakcie z panem Aleksandrem, bo Janusz Szostak, o czym oczywiście nie powiedziałam, za co was przepraszam, Janusz Szostak już nie żyje, nie ma go wśród nas, zmarł w grudniu czy w listopadzie 2021 roku. Fundacja na tropie do dzisiaj działa. Właśnie zajmuje się nią głównie pan Aleksander wraz ze swoją mamą i żoną pana, wdową po panu Szostaku, panią Aldoną, która również w sprawę Iwony była bardzo zaangażowana. Pani Aldona również zajmuje się jasnowidzeniem, czy jest medium. Kiedy Janusz Szostak zmarł, a zmarł na COVID, w jakieś tam mocne powikłania sercowe. Wówczas pani Aldona udzielała kilku wywiadów i mówiła o tym, że Janusz Szostak zmarł przez Iwonę Wieczorek. To zostało wyciągnięte trochę z kontekstu. To zdanie zaczęło żyć same, właściwie to samodzielnie i własnym życiem. Trochę się dużo wokół tego zdania zadziało. Jeszcze po prostu nadało to działaniu Janusza Szostaka takiego, nie wiem, obłędu. Natomiast to, co mówią właściwie wszyscy, którzy pana Janusza znali i ci, którzy go cenili, i ci, z którymi był skonfliktowany, że to był człowiek tą sprawą owładnięty i sprawa Iwony Wieczorek życiem Janusza Szostaka po prostu zawładnęła. I absolutnie no, nie znam pana Janusza i nie chcę ferować wyroków, ale mam wrażenie, że on się w pewnym momencie tej sprawy po prostu zatracił. Zatracił się w takim sensie, że druga książka, o ile pierwsza jest naprawdę bardzo konkretna i opiera się na bardzo konkretnych dowodach, na aktach, na wnioskach, całych takich ciągach przyczynowo-skutkowych, bardzo logicznych, które są uwiarygadniane przez dość duże autorytety i ważne autorytety z policji, mimo że te policje Janusz Szostak oskarża w swojej książce, że po prostu były zaniedbania, że było dziwnie, no bardzo wiele zastrzeżeń tam ma i się nimi dzieli. To jednak druga książka, Kto zabił Iwonę Wieczorek, to jest po prostu, ja tę książkę odbieram jako coś w rodzaju strumienia świadomości, rzucania różnych hipotez na prawo i lewo, niekończenia wątków, rozpoczynania, zaczynania jakiejś myśli, stawiania jakiejś hipotezy. To wszystko jest niepotwierdzone, chaotyczne, nie mające sensu, są przypuszczenia, no i niestety są one też rzucane w stronę
mamy Iwony Wieczorek, która zaczyna być, która już wcześniej jest zirytowana działalnością Janusza Szostaka. No ale podczas tej książki, kiedy już wie, że jest pisana druga książka, zaczyna się od Janusza Szostaka odcinać, mimo że ten w pierwszej książce mówi o tym, że właśnie mama Iwony z nim współpracowała, matka Iwony potem powiedziała, że była nagrywana po prostu podczas spotkań i ona o tym wiedziała, że jest nagrywana, ale nie wiedziała, że będzie to w kontekście książki. Tym bardziej, że w pierwszej książce Janusz Szostak mówi o tym, że dzieli się z mamą Iwony ustaleniami, że pokazuje jej akta. Wtedy matka Iwony ma powiedzieć, że nigdy akt nie czytała, a jest to rok jakiś 2015 czy 16, więc sprawa już kilka lat ma ładnych. No i potem właśnie to jest powodem tego, że Janusz Szostak zaczyna podejrzewać, że matka Iwony ma coś wspólnego ze śmiercią Iwony, dlatego że sama niby ma się spotykać z Patrykiem G., czy tam ma mieć jakąś z nim zażyłość, mieć rodzinną, nierodzinną, nie wiadomo, oczywiście jest to tak pytanie otwarte. Jako jeden z dowodów na to, że tak ma być, potwierdzenie tej teorii ma być to, że ona nie znała akt. I że kiedy Janusz Szostak podczas spotkania ma mówić wtedy o tym, o swoich ustaleniach, że on wie, kto zabił Iwonę i że jest to Patryk, no to matka Iwony ma być w szoku, ma źle zareagować. Nic dziwnego, skoro dowiaduje się, że zabójcą jej córki prawdopodobnie jest znana jej świetnie osoba, bliska osoba, zaufana osoba, osoba z rodziny. No i cała książka numer 2 o Iwonie Wieczorek, kurczę, no... To nie jest arcydzieło i to nie jest dobra książka i ona się moim zdaniem nie broni. No i ma miejsce ta konferencja w maju 2021 roku. Więc Rutkowski na tej konferencji łączy się z panią Iwoną Kindą Wieczorek i podczas tej konferencji mama Iwony wyraża swój sprzeciw wobec działania Janusza Szostaka, twierdząc, że nie zgadza się już więcej, że ma dość zarabiania na tragedii, jaka spotkała jej rodzinę. Tam podczas tej konferencji kobieta twierdzi, że Szostak zrobił sobie etat z zaginięcia Iwony. I wtedy ma miejsce po prostu scena, no, taka żenująca trochę. Czy żenująca w takim sensie, że gdybym pewnie tam była na tej sali, to po prostu bym się czuła bardzo mocno zakłopotana. Spośród zgromadzonych dziennikarzy na sali wstaje nagle Janusz Szostak, zaczyna krzyczeć, zwraca się wówczas do, nawet nie do Rutkowskiego, tylko do pani Iwony, że kłamie. Że co ona może wiedzieć o tej sprawie, że nawet nie przeczytała akt tej sprawy. Kurczę, no... No atakuje kobietę po prostu. Do tego wszystkiego wyciąga wówczas grabki, takie zabawki do piaskownicy dla dzieci. Mówi, że przyniósł sprzęt do poszukiwań dalszych Rutkowskiego, bo tym są jego tym można jakby podsumować jego wszystkie działania związane ze sprawą Iwony. Rutkowski, który oczywiście tę konferencję organizuje, robi ją w tym całym swoim znanym nam świetnie entourażu, czyli są po prostu ludzie, którzy wyglądają jak z tych oddziałów antyterrorystycznych, zamaskowani, z karabinami, więc prosi, to są jego ochroniarze, więc prosi tę ochronę o wyprowadzenie Szostaka. Tak się dzieje, to się wszystko odbywa w atmosferze skandalu, krzyków, kłótni, afery. I tak się kończy ta konferencja i właściwie jest to moment, w którym już sprawa i strony właściwie w tej historii zaczynają się mocno zaznaczać. I Janusz Szostak staje się wrogiem, myślę, pani Iwony. Czy wrogiem, Jezus, nie wiem. Czy wrogiem. W każdym razie staje się jej przeciwnikiem i gdzieś tam naprawdę, no czytałam kilka wypowiedzi pana Janusza Szostaka na temat właśnie pani Iwony i to nie były miłe wypowiedzi i to nie były dobre wypowiedzi. Uważam, że to już jest ten moment, kiedy pan Janusz poszedł trochę za daleko. Bardzo możliwe, że poczuł się w jakiś sposób urażony, że ona się znowu zwróciła w kierunku Rutkowskiego, który w tej sprawie też wiele zaniedbań
zrobił. No, wiele mu się udało, ale Szostakowi też się wiele udało gdzieś tam ustalić. No, natomiast Rutkowski, okej, zabezpiecza monitoring, dostarcza policji dowody. No i co się dzieje? Powstaje materiał dla Gońca i to jest właściwie ostatnia rzecz, która się w tej sprawie, najaktualniejsza, która się dzieje. Powstaje ten materiał dla Gońca, w którym wypowiada się no właśnie Marek Dyjerz jako taka trzecia strona i trzecia osoba do narracji, jakby reprezentuje tutaj policję, miał dostęp do akt, nigdy nie prowadził śledztwa, ale nadzorował w jakiś tam sposób, powiedzmy, jako konsultant, czy tam, nie wiem. I w tym filmie dokumentalnym, czy w tym reportażu wypowiada się Rutkowski, wypowiada się pani Iwona i wypowiada się pani Aldona, czyli wdowa po Januszu Szostaku. I to jest bardzo wyważony dokument, czy taki bardzo, no nie dokument, no reportaż, bardzo jest wyważony i ja do Krzysztofa Rutkowskiego w ogóle nie mam zaufania. Wątpię w jego intencje, wątpię w bardzo wiele jego ustaleń, wątpię w jego wiarygodność, nie ufam mu, nie wierzę. Poza tym pamiętajmy, to jest człowiek, który nie jest detektywem, odebrano mu tę licencję. To jest człowiek, no, celebryta po prostu, który podczepia się pod wszystkie znane sprawy. No nie będę wam zresztą tłumaczyć, kim jest Rutkowski, wiemy to. On o Szostaku mówi z całkiem dużym szacunkiem, czego byśmy się po takim reportażu mogli nie spodziewać. Mówi o tym, że byli znajomymi, że sobie pomagali, że wielokrotnie ich drogi się przecinały. W pewnym momencie po prostu tak jakby coś się takiego stało, co się po prostu w życiu, czy tam w głowie pana Janusza stało takiego, że według Rutkowskiego, że po prostu zaczął wszystkich oskarżać, zaczął się konfliktować z ludźmi, no i przestał działać racjonalnie. Mama Iwony Wieczorek myślę, że czuła się bardzo skrzywdzona przez pana Janusza, w jakiś tam sposób oszukana. To wszystko gdzieś tam komentuje pani Aldona Szostak, która była przy tych spotkaniach Janusza Szostaka z mamą Iwony. I mówi o tym, że kobieta była informowana. Mówi o tym, jak wielkie wrażenie zrobiły na niej ustalenia Janusza Szostaka, że nigdy się im nie sprzeciwiała, ale była w szoku i było to dla niej trudne doświadczenie, co mnie kompletnie nie dziwi. No i czego się dowiadujemy z tego reportażu? Tego, że mama Iwony nie spocznie, że dalej szuka sprawców, że jest oburzona tym, że ona jako matka, która o tej sprawie wie bardzo wiele, nie wie, co się stało z jej córką. Nie wiedzą tego śledczy, nie wiedzą tego specjaliści, prokuratura tego nie wie. A pan Janusz Szostak wie i pisze o tym książkę z taką tezą. Ona się po prostu poczuła urażona, dotknięta, zraniona. No i wściekła po prostu. Pani Aldona z kolei mówi o tym, że ostatnie słowa, jakie Janusz Szostak powiedział, umierając właściwie prawie na jej rękach, to mówił coś o butach Iwony, to wszystko przez te buty. Bardzo możliwe, że po prostu majaczył, bo bardzo ciężko przechodził ten COVID i też zmarł, tak jak mówiłam, na serce. Podobno na zawał. Ale nie wiem, bo czytałam jakby w mediach, że to był COVID. Teraz w tym reportażu pani Aldona mówi, że to zawał. Pan Aleksander mówił mi, że COVID. Ale to może nie ma takiego znaczenia. W każdym razie umierał za sprawą Iwony na ustach. Marek Dyjarz z kolei mówi o panu Januszu z dużym szacunkiem. Uwiarygadnia jego ustalenia z pierwszej książki. O drugiej nic nie wspomina. Bardzo możliwe, że z szacunku do zmarłego. No więc co dalej? Nie wiadomo, co dalej. Więc z jednej strony bardzo wiele się wydarzyło w sprawie śledztwa związanego z zaginięciem Iwony Wieczorek. Z drugiej strony nie wiemy zbyt wiele więcej i nie doszło do żadnych konkretnych zatrzymań. Wciąż nie mamy osoby, która jest traktowana jako podejrzana w sprawie zaginięcia Iwony, czy w sprawie zabójstwa Iwony Wieczorek.
Były zatrzymania, zostały postawione jakieś zarzuty utrudniania śledztwa, ale nic konkretnego. Śledczy raczej tutaj, czy no też śledczy się nie wypowiadają na ten temat, ale raczej teoria o tym, że znajomi Iwony stoją za jej zaginięciem, raczej nie jest zbytnio brana pod uwagę. Ale dlaczego Paweł zostaje zatrzymany? No dlatego, że usuwał jakieś informacje, więc zacierał ślady, więc coś wiedział więcej niż powiedział. Nawet jeżeli nie miało to bezpośredniego związku z zaginięciem, no to jednak nie był do końca szczery. No i to są właśnie takie szczegóły, które bardzo, bardzo wiele znaków zapytania tworzą. Jednym ze znaków zapytania jest również kwestia korepetytora, z którym Iwona miała mieć kontakt przed swoim zaginięciem, z którym miała nawiązać jakąś relację towarzyską. Ale kim ma być korepetytor? Nie wiadomo, ponieważ rodzice Iwony, znaczy tutaj mówię o ojczymie i o pani Iwonie, mówią, że tak, były korepetycje, przychodziła korepetytorka, ale była to kobieta, którą oni znali. O żadnym mężczyźnie nie wiedzieli. Dziennikarze ustalają postać tego korepetytora, sprawdzają go, twierdzą, że, czy dochodzą do jakiejś informacji, że miał się leczyć psychiatrycznie, no ale to o niczym nie musi świadczyć. Do tego wszystkiego jeszcze mamy wątek z policjantem, z którym Iwona ma się znać. Jest to policjant, który jest młody faktycznie, ma się z Iwoną parę razy spotykać, jest też sąsiad, który mówi o tym, że widywał Iwonę, która podjeżdżała pod swój blok czasami w towarzystwie, czy po prostu no nie miała prawa jazdy, nie miała samochodu, ale podwożono ją dobrymi samochodami i wspomina, że widział, jak 3 lub 2 razy wsiadała do czarnego Mercedesa klasy E lub S, oraz że jeździło srebrne Volvo. I któryś z tych samochodów miał do tego policjanta należeć, natomiast ten policjant, chyba z tego co rozumiem, został sprawdzony, nie miał z tą sprawą nic wspólnego, po prostu gdzieś tam się znali. I jeszcze jest kwestia księdza. Księdza, który nie żyje. Mówię tutaj o księdzu, który najprawdopodobniej nazywał się Krzysztof. Był on wikarym jakiejś parafii, czy na parafii, która była w mojej miejscowości pod Gdańskiem. Był to ksiądz, który tam pełnił posługę, był spowiednikiem oczywiście i miał on pomagać ofiarom tej afery pedofilskiej, tak zwanej sopockiej afery pedofilskiej, czyli tej związanej z klubem Derów w Zatoce Sztuki. I o tym księdzu wspomina Jacek Karnowski, czyli prezydent Sopotu. I teraz cytat z wypowiedzi Jacka Karnowskiego. Ksiądz przyszedł do mnie, był bardzo roztrzęsiony i mówił, że opiekuje się jakimiś dziewczynami pokrzywdzonymi przez Krystka. Szczególnie jedna bardziej się bała, szukał dla niej ochrony, mówił wręcz, że musi ją ukryć. Poradziłem mu wówczas, by udał się z tym do prokuratury. Z tego co wiem, tak właśnie zrobił. Niestety ksiądz 24 maja 2022 roku odebrał sobie życie na plebanii, nie pozostawił po sobie żadnego listu, co niczego nie oznacza, ponieważ zaledwie 30% samobójców zostawia po sobie list. Natomiast zaledwie 2 dni wcześniej celebrował 20-lecie święceń kapłańskich, jak pisze Pudelek. 2 dni po jego śmierci zorganizowano jego pogrzeb. Więc wszystko odbyło się dość szybko. W śmierciach tego typu, w zgonach tego typu zawsze bierze udział prokuratura. Jest zawsze badana możliwość udziału osób trzecich. W przypadku tego księdza zostało to wykluczone. Nie wiadomo, czy jego śmierć miała coś wspólnego ze sprawą Zatoki Sztuki. Dlaczego nazwisko Iwony Wieczorek pojawia się w kontekście księdza? No bo sprawa Iwony Wieczorek jest wymieniana przeważnie w kontekście Zatoki Sztuki. Nie wiem, czy jako zapychacz szpalt w różnego rodzaju tekstach dziennikarskich, ale prawda jest taka, że śledczy i że ludzie, którzy mieli dostęp do akt, naprawdę sprawy Iwony ze sprawą tej całej afery pedofilskiej w Zatoce Sztuki nie łączą. Są elementy wspólne, ale Sopot to też nie jest duże miasto.
mówimy oczywiście, Iwona mieszka w Gdańsku, ale w Sopocie się bawi. No jest to takie miejsce, w którym tych klubów jest sporo, są porządne, tak jak mówiłam wcześniej, są ekskluzywne. Każdy z nas zna osoby, które znają inne osoby. Czy to potwierdza, że my wiemy coś na temat osób, z którymi mamy wspólnych znajomych? No niekoniecznie. Czy to wyklucza, że Iwona znała się z Krystkiem? Czy że coś wiedziała za to, co sztuki? Nie wyklucza. Ale nie ma żadnego potwierdzenia, że Iwona ze sprawą Zatoki Sztuki miała coś wspólnego. I nie wiemy, dlaczego, czego dotyczyły poszukiwania wokół Zatoki Sztuki. Wiemy tylko tyle, że w momencie, w którym Iwona zaginęła, Zatoka Sztuki była w remoncie i był tam plac, no może nie budowy, ale wielu ekspertów mówiło tutaj o tym, że być może z racji tego, że akurat wtedy tam toczył się jakiś duży remont, czy coś tam się działo budowlanego, no to, że może można było ukryć łatwiej zwłoki albo jakieś, nie wiem, narzędzie zbrodni, czy cokolwiek, jeżeli Iwona została zamordowana. Śledczy na razie niczego nie zdradzają, nie ujawniają żadnych nowych informacji. Wiemy tylko tyle, czy możemy się domyślać, że toczy się jakieś śledztwo wewnętrzne w sprawie korupcji i mataczenia w sprawie zaginięcia Iwony. W policji samej dzieją się takie rzeczy. I tyle na ten moment. Na 20 marca 2023 roku nie wiemy nic więcej. Wiemy, że Krystek siedzi w więzieniu. Wiemy, że dalej nie wiemy, kto odpowiada za zaginięcie Iwony Wieczorek. Nie żyje dziennikarz, który się tą sprawą zajmował. Mikołaj Podolski bada tutaj głównie nawet nie sprawę samej Iwony, ale chociaż też się nią zajmuje. Napisał zresztą świetny tekst, który wam polecam. On jest też takim fajnym podsumowaniem tego, dlaczego ta sprawa jest wciąż taka tajemnicza i wzbudza tak wiele kontrowersji. Tekst w skrócie nazywa się chyba 31 powodów, dla których sprawa Iwony tam budzi tyle kontrowersji. Na pewno go podaję tutaj w źródłach, więc zerknijcie. Co do samego Gońca, tak jak powiedziałam, że warto jednak sprawdzić, co to jest za źródło, bo ja tego, obił mi się ten Goniec parę razy o uszy, ale kurczę, czułam, że coś jest z tym portalem, że coś tutaj budzi moje wątpliwości. No i sprawdziłam sobie, kto jest właścicielem tego Gońca. Właścicielem Gońca jest taka grupa wydawnicza Iberion.pl. Sprawdziłam sobie w KRS-ie, kto jest w zarządzie tego Iberiona. Jest tam człowiek, który był antybohaterem reportażu sprzed kilku lat, reportażu Superwizjera na temat farm troli, które sieją fake newsy, które są opłacane przez prawdopodobnie gdzieś tam jakieś rosyjskie, no takie rosyjskie grupy wpływów. Chodziło m.in. o portal Pikio.pl i o takie właśnie różne portale, które po prostu były tylko i wyłącznie po to, żeby siać dezinformacje na zlecenie klientów po prostu, którzy te portale utrzymywali poprzez zlecenie i właśnie pisania takich tekstów. Pikio już nie ma. Nie ma tej całej reszty farm troli i człowiek, który stał za tym i był szefem właśnie Pikio, przepraszam za te kliki w tle, ale chcę właśnie na bieżąco wam powiedzieć, kto to Pikio miał. Zresztą jak wpiszecie sobie dzisiaj Pikio.pl, to przekierowuje na taką stronę, na której właściwie nic nie ma, ale jest przekierowanie do Gońca. W 2019 roku właściciel Pikio, niejaki Albert Wójcik, przeprosił publicznie za to, że taki serwis fake newsowy założył, że funkcjonował ten portal właśnie szerząc fake newsy, co zostało zresztą udowodnione właśnie w reportażu Bertorda Kitela i Anny Sobolewskiej chyba w 2018 roku w Superwizjerze i zapowiedział wówczas, mówimy tutaj o roku 2019, że założy platformę do dementowania fake newsów.
i to uczynił. Natomiast jeżeli wejdziemy sobie na Wikipedię, to o Picchio.pl możemy przeczytać tyle, co jest dla mnie w ogóle wstrząsające, że badania CBOS-u z 2017 roku wymieniały Picchio.pl jako jedno z głównych mediów, z których użytkownicy internetu w Polsce czerpią informacje. To było straszne, co Picchio generalnie robiło, zasięgi tego portalu. W dniu 1 kwietnia 2021 portal połączył się z serwisem Goniec.pl, przyjmując nazwę tego drugiego. Musimy więc mieć na uwadze właśnie przeszłość Gońca, to z czego się wywodzi, to że zarząd tej spółki się nie zmienił. Od 2018 roku, jeżeli nic się nie zmieniło, to redaktorem naczelnym Picchio, czyli teraz Gońca, jest Bogdan Makowski. Obejrzyjcie sobie ten materiał Superwizjera, znajdziecie go sobie na pewno wpisując w playera. Jak piszecie sobie jeszcze do tego Farma Trolli, to na pewno traficie na ten odcinek. To też jest taka informacja może dla was ważna, żebyście sprawdzali sobie właśnie firmy, szczególnie tutaj jeżeli chodzi o media, do kogo one należą. Nie mówię tutaj, żeby teraz dostawać jakiejś obsesji, ale to ma naprawdę znaczenie. Ja jestem trochę zaskoczona, że właśnie ten materiał pochodzi z Gońca, bo jest zrobiony w taki sposób... Znaczy on jest po prostu bardzo ciekawy, no. Więc nie ma tam jakiegoś wielkiego śledztwa dziennikarskiego, nie ma tam zbyt wielu głosów z offu, ale są świetni rozmówcy, którzy sami ten reportaż nakręcają, jakby narrację, więc bardzo wam po prostu polecam obejrzeć to i wyciągnąć gdzieś tam jakieś własne wnioski czy odczucia na temat tego, co, kto i jak mówi. Bardzo wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam trochę pomogłam uporządkować wiedzę. Mam nadzieję, że was tą wiedzą nie przeładowałam. I też mam nadzieję, że was nie rozczarowałam, ale też nie chciałam tutaj, żeby ten film brzmiał jakoś wielkie przełomy i tak dalej. No, chciałabym tak móc powiedzieć. Mam nadzieję, że za 4 lata, kiedy będę na przykład miała zrobić odcinek znowu o Iwonie, to że już to będzie sprawa, która przynajmniej będzie miała swój dalszy ciąg na sali sądowej, jakiś konkretny. Życzę sobie tego, ale przede wszystkim życzę tego oczywiście rodzinie Iwony Wieczorek, która, pamiętajmy o tym, że jest główną ofiarą tej sprawy i nie zapominajmy o tym, kto tu jest ofiarą. W tym przypadku zostawiam, bo w przypadku pierwszego filmu zablokowałam możliwość komentowania właściwie od razu, właśnie przez obrzydliwe komentarze w stosunku do rodziny. Teraz już się trochę nauczyłam tego, jak można zarządzać komentarzami na YouTubie. Zresztą YouTube przez te 4 lata też zaproponował sporo rozwiązań, więc zostawiam tutaj możliwość komentowania, ale apeluję o rozwagę, o to, żeby nie podawać newralgicznych informacji i żeby przede wszystkim odnosić się z szacunkiem do ofiar, do rodziny i nie stawiać oskarżeń bezpodstawnych. Dziękuję wam bardzo za uwagę, dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni. Do usłyszenia.